Że my mamy miłość w sobie taką, wiesz, dobrą, a tego zła to mam wrażenie, że się uczymy po prostu w życiu, no. Nie chce mi się wierzyć za bardzo, że ktoś się rodzi złym. Cześć wszystkim, zapraszamy do kolejnych pogadanych w Uscrypcie. Dzisiaj z nami Wojtek. Dzień dobry. Albo inaczej też. Albo inaczej Łozo często mnie nazywają, albo Łaz, albo Mighty Łaz, tak mnie też znają w sieci, na streamingach moich, na Twitchu. No nie jestem konsekwentny ze swoją identyfikacją. Nie masz menadżera, który ci wszystko tu zaprojektował, wycisnął z tego maksa, czemu? Menadżerów miałem przez lata wielu różnych. Ostatnio po prostu mam taki okres, że troszeczkę zrobiłem sobie cofkę, krok do tyłu po bardzo intensywnych latach w showbiznesie, żeby trochę sobie przegrupować w głowie różne rzeczy. Co spowodowało też troszeczkę to, że cały team ludzi, który miałem zbudowany wokół siebie, trochę został przy projekcie, który miałem, czyli Afromental. A czemu nie przy tobie? To też żeśmy działali, natomiast tam maszyna była już rozhulana i to dosyć oczywiste, że po prostu jak maszyna przy hula... maszynie, nie przy człowieku zostają ludzie? Wiesz, jak świat wygląda. Uczenie no, maszynowe. Wiesz, jak świat wygląda. No, to też ludzie też z czegoś muszą żyć i jakoś to musi działać. A skoro moja decyzja była taka, że potrzebuję chwilę przegrupować sobie myśli. Ja też myślałem, że ta przerwa trochę będzie krócej trwała, przyznam szczerze. Ale przerwy fajnie trwają, nie? Można przerwy fajnie trwają i niestety też mają pułapki w sobie, że właśnie wpadasz troszeczkę w tą taką prokrastynację i troszeczkę zaczynasz się rozleniwiać i faktycznie potem się okazuje, że nie jest to takie proste, jak mi się wydawało. No bo też wydarzyły się jakby przy takim rozstaniu z takim projektem jak mój, gdzie miałem zespół sześcioosobowy od kiedy miałem 20 lat, to miałem zawsze zawodników, z którymi mogę odbić swoje wszystkie pomysły, z którymi mogę zawsze przegadać jakieś tematy, a nagle okazało mi się, że dobra, zrobiłem sobie rok przerwy, odpocząłem trochę, pojeździłem na wakacje, na jakieś festiwale, no bo tego nie mogłem w ogóle robić przez 13 lat praktycznie. Mogłeś muzyki słuchać innej niż... No po prostu okres letni to był okres, kiedy my graliśmy dużo koncertów zawsze i ciężko było pojechać na wakacje zwykłe z przyjaciółmi albo jakoś zaplanować sobie inaczej czas w tym okresie letnim. No bo jednak zespół to też jest wieczny kompromis i to też jest odpowiedzialność za innych członków. I jeżeli ja mówię na przykład zróbmy sobie przerwę 2 tygodnie, bo chciałbym na wakacje, bo przy okazji zarabiam też gdzie indziej pieniądze, nie, poza naszym graniem, a ktoś od nas z zespołu wtedy mówi, ale czekaj, no bo to jest jedyny mój dochód, to ja tracę bardzo dużo pieniędzy na moją rodzinę. No i wtedy masz takie, no dobra, no to raczej nie dylemat pojadę na moje wakacje. Społeczny. Więc ja często uginałem się w ten sposób, że brałem odpowiedzialność za moich chłopaków i nie pozwalałem sobie na takie ruchy. Aż w końcu przyszedł czas, kiedy powiedziałem, dobra chłopaki, no to ja w takim razie potrzebuję w ogóle się na razie oderwać i wylogować się, bo chciałbym po prostu pożyć też inaczej niż żyłem przez te 13 lat, a po prostu tyrałem w tym show biznesie. A ile masz dzisiaj lat? Dzisiaj mam 37,5, a jak to się mówiło miałeś za dzieciaka. Ile miałeś jak zaczynałeś? 20. 20. Znaczy 20 lat miałem jak założyłem Afromental razem z Thompsonem. Natomiast cały pik kariery powiedzmy, no jak miałem 22 już byłem prezenterem MTV. I jak miałem z 24, to mieliśmy pierwsze hity afromentalowe, takie, że kraj usłyszał o nas. A jak wiesz, z perspektywy 20-latka, tak? Stopu światu stóp, wszystko, tak? Sława, pieniądze, przystojny gość. To ilu twoim zdaniem wtedy, jakby co było szczęściem, a co z perspektywy gościa już doświadczonego, który ma jakąś tam refleksję, wiesz, i patrzy z tyłu i się jest po jakimś tam opcji wylogowania się, to... Jaka jest definicja? Bo my zawsze mówimy, że Uscrypt nie jest dla wszystkich, tak? Bo tylko jest dla przyjaciół, rodziny, a nie dla znajomych. I teraz, a dużo ludzi mówią, jakby mylą, tak? Znajomego z przyjacielem, nie? No bo jak jest dobrze, no to wiesz, wszyscy są przyjaciele. Mój kumpel i te słowa Jasne. Stają się takie, ty no masz no, tego, 150 że kumpli, czas. A potem się okazuje, że jak próbujesz tam pożyczyć, nie wiem, szklankę wody, to się okazuje, że wszyscy mają 100 innych zajęć, nie? To tak z perspektywy, jak wiesz, dla młodych, którzy nas oglądają, to w co trzeba inwestować, albo jak dobierać tych ludzi, co jest szczęściem z twojej perspektywy dzisiaj? Wiesz co, no to na pewno się przez lata zmieniało, no bo jednak jak człowiek był, wracając do tego pierwszego członu, o co zapytałeś, czyli jak to jest, jak się młodym było i takie coś wszystko spadło na ciebie,
No to jest, wiesz, ja rozumiem, to wiesz, nawet nie musisz odpowiadać. No dokładnie, więc to jest, jest zajebiście, jest hulaj dusza, jest dobra zabawa. I na pewno jak przy wszystkich tematach, zwłaszcza jak się jest jeszcze młodym, a jeszcze jak się nie ma jakiegoś takiego autorytetu w postaci jakiegoś hamulca. Mój tata nie żyje od wielu lat i trochę nie miałem takiego kompana, do którego mogę iść zawsze i trochę się poradzić o coś, to też ego ci rośnie i to jest naturalna też cecha u ludzi. Kiedy odnosisz sukcesy, to po prostu nagle czujesz się wow. Wszyscy mówią, że jesteś świetny. Jestem wow. Bogiem. Ja pierdziem, nie wiedziałem, że aż taki jestem zajebisty, ale no to dzięki, no to dobra, to ja w tej swojej zajebistości będę pływał. I fajnie, że mi się udało w życiu złapać hamulec. Pewnie dzięki niektórym znajomym, ale też ja chyba mam wrażenie, że sam gdzieś w którymś momencie go zrozumiałem, że potrzebuję. Ale pamiętasz taki jakiś moment, wiesz, ja miałem takich parę momentów, jak wiesz, na przykład zmieniłem garnitur dwurzędowy na bluzę i wszyscy mnie pytają, co się stało, że ciągle, wiesz, no teraz od dwóch miesięcy chodzę w tej samej bluzie. Tak. Pamiętam, słuchaj, ten moment taki siedziałem, na po prostu pamiętam ten moment dla, wiesz, tej podjęcia, tej decyzji, nie? No bo musiał być taki moment, kiedy zadzwoniłeś do tych chłopaków, gdzieś chłopaki, nie będzie następnego koncertu, bo coś tam, tak? Mhm. Było coś takiego jednego, co tam, wiesz, zrobił twardy reset. To znaczy, tak, odejście od zespołu to też był taki, wiesz, ciężki moment, natomiast ja bym go nie łączył aż tak bardzo jeszcze z moją tą transformacją stuprocentową, bo w sensie ona, to była składowa tego na pewno, ale nie... Nie, ja rozumiem, że odejście to była tylko pochodna decyzji. Najpierw była twoja transformacja, a jakby odejście to jest jedna z rzeczy, które pewnie zmieniłeś, tak? To nie jest... Myślę, że tak i też ta transformacja jakby cały czas się tworzyła przez ten ostatni okres też tej przerwy. Też świat się bardzo dynamicznie zmienia i nawet jeżeli ty na chwilę coś układasz w głowie, to mija rok i nagle jest już tyle nowych informacji, że wszystko, co sobie już ułożyłeś, myślałeś, że jesteś gotowy, nagle musisz jeszcze trochę zmienić, bo już świat się totalnie zmienił. Tak. I show biznes inaczej działa i jakby inne wartości są nagle bardziej szanowane albo inne z innych powodów ktoś jest popularny albo cool niż kiedyś. Już jakość, mam wrażenie, nie ma aż takiego znaczenia jak parę innych rzeczy w tym świecie. Że nie ma żadnego już chyba. No jakby troszeczkę się pozmieniało i odnaleźć się w tym. Najpierw to przełknąć w ogóle, to jest pierwsza część. Potem się odnaleźć i powiedzieć sobie, dobra, czy ja w ogóle w takim razie chcę w tym nowym uczestniczyć i potem jak ja mam jak w takim razie, w tej jak ja mam w tym siebie skomponować, żeby dalej być prawdziwym ze swoimi jakimiś ideałami i też ze sobą, a przy okazji używać tych narzędzi. I ja trochę mam z tym problem, w sensie, że trochę jestem taki kulawy lekko w tym nowym rozdaniu. Uczę się, ale czemu? Chcę. Czemu? Tak uważasz? Wydaje mi się, że... Ja ci powiem z perspektywy widza. Mhm. Ja jestem prostym, zwykłym widzem i patrzę z perspektywy. Jest sobie taki Kanye West. Ja nie jestem jakoś strasznie, wiesz, jakby zanurzony w tej muzyce, ale jakby to, co do mnie dociera. I dostaję takie info, że to jest czubek, bo on robi rzeczy, które są niestandardowe, że on myśli inaczej, że zachowuje się inaczej, czyli czytaj tak nie w jakimś szymlu, nie w jakimś templatecie. Ale dla mnie na przykład to jest jedyny gość, którego ja teraz jestem w stanie ci z głowy wymienić, gdzie ja bym powiedział, że to jest prawdziwy artysta. I że on to robi, co lubi, a nie dlatego coś robi, żeby jeszcze więcej płyt opierdolić, tak? Myślę, że gdzieś po środku jest prawda, bo on myślę, jest, że nie, on pieniądze jest... nie są dla niego jakimś chyba takim totalnym wyznacznikiem tego, pieniądze, co robi. Pieniądze mi się wydaje, że nie, ale bycie ciągle na topie, mam wrażenie, że tak. I żeby było o nim mówiono bardzo, to też. Czyli myślę, co, że ego, to jest miks u niego. Czy... Myślę, że u niego to jest miks. Właśnie i tego. Ale każdy artysta powinien mieć taki. Powinien, to nie wiem, czy jest odpowiednie słowo. Wielu artystów miało i miewa. I nie uważam tego za jakąś super złą rzecz. Jakąś, jakąś po prostu. No, jak to każdy kontrolować? Każdy geniusz ma jakąś tam swoją odchyłkę. Teraz kwestia, czy to kupujesz, czy nie. I to tyle tak naprawdę. Natomiast niepodważalnie u Kaniego jest to, że jest wybitnym artystą i szuka. I naprawdę to jest czuć, inne, że to jest ciągle, autentyczne, nie? Inne. Ale też mam do niego trochę to, że wydaje mi się, że też duży, u niego jest duże ciśnienie na to, żeby jednak cały czas być, być tym topowym, na mówionym, fejmie. Na fejmie i tak dalej. Tak. Ale czekaj, bo coś mnie zapytałeś wcześniej, co chciałem powiedzieć. Uciekło. Już, uciekło mi. A propos... Szczęścia? A propos szczęścia, to wiesz... aha, dlaczego ja też kulawy? O, bo stąd.
Przyszedł czas w showbizie, kiedy jakby pozmieniało, jakby, jak to powiedzieć, masa dała, jakby jest taka samowolka na masę rzucona, w sensie, że już trochę nie ma autorytetów, nie ma trochę postaci, które definiują albo nadają ton młodym ludziom, co jest jakby wartościowsze bardziej, co mniej i oczywiście sobie buszujcie w jakiej chcecie sferze, ale żebyśmy mieli jakiś taki kręgosłup tego, co jak działa. Zmienił się ten świat. I jeżeli system, w którym żyjemy teraz, jest taki, gdzie bardzo gloryfikuje się widoczny sukces, zarobione pieniądze i tak dalej, i tyle. To ludzie, masa, jeżeli jest zostawiona sama sobie, zacznie szukać narzędzi, które spowodują, żeby jak najszybciej i jak najwidoczniej to osiągnąć. No więc stało się tak, że przez lata mamy mnóstwo nowych, jakby popularnych bardzo osób, no bo już nie wiadomo jak to nazwać, czy to artyści, czy to influencerzy, czy to whatever, którzy po prostu lecą na tych narzędziach, czyli co trzeba zrobić, klepać jak najwięcej kontentu, cały czas robić filmy, cały czas jakby całą swoją prywatność najlepiej oddać. Myślę, że też by te filmy były o czymś, to jeszcze bym zrozumiał. Ale to nie ma znaczenia teraz, bo większe znaczenie jest to, żebyś robił to codziennie, bo algorytm ci wtedy da zasięg. I jakby to tak działa. I dlatego jakby ja trochę zacząłem być tutaj teraz, ja żebym zrobił swoją muzę z serducha, ale żeby codziennie ona dotarła do masy, to ja muszę codziennie teraz na przykład nawijać albo nie wiem, co drugi dzień jakieś filmy o sobie, o swoim życiu i tak dalej. I trochę gdzieś tutaj jakby przełykam to, zaczynam to rozumieć, że nie ma w tym może aż tak dużo złego, jak mi się wydawało i gdzieś może powinienem robić więcej w tym temacie, ale też jest obszar, w którym się nie czuję komfortowo. Nie chciałbym całego swojego życia dawać publicznie, jeżeli chodzi o moje prywatne rzeczy, niektóre. Wydaje mi się, że to nie jest, że sfera publiczna to nie jest miejsce na wywlekanie wszystkiego, co w swoim życiu masz. Ale oczywiście, wiesz, dlatego ludzie nie rozumieją często, jak wiesz, my mówimy o prywatności. Ja mówię zawsze, że gwiazda porno też ma prawo do prywatności, bo prywatność to jest suwak, który codziennie możesz ustawiać jak chcesz. Definiujesz go samemu, tak. Tak, i to nie jest tak, że jak ktoś pokazał, nie wiem, dziecko albo dupę na Instagramie, to on nie szanuje prywatności. On ma do tego prawo. Oczywiście, on że tydzień ma. Później może zmienić to zdanie, tak? Ale nie może być używany przez te algorytmy albo przez social media, któremu mówią, że niby tego nie robią, a potem dokładnie projektują jego zachowania i wymyślają sobie to. I to jest cały fuck up, wiesz, z którym my walczymy, nie? No tak, no, bo te social media i w ogóle te algorytmy i to wszystko jest no, paskudnie to porobione, ta polaryzacja. Włączysz ten streaming? Na TikToka? Dzięki. Cała ta polaryzacja jakby, wiesz, na świecie, która się dzieje, no, jest przerażająca ze względu na to, że no to faktycznie wiesz, ale wielu mylą młody ludzi. Wiesz, wielu jeszcze ludzi o tym nie wie. Dużo ludzi, którzy siedzi w internecie, zaczyna coś tam kumać. Natomiast część ludzi tak trochę siedzi w tym internecie, a jeszcze są pokolenia, które to nie najwięcej wcale. I ludzie nie są świadomi do tego, jak faktycznie te algorytmy wpływają na ich opinię i jak feedy, zachowanie, które im się tak, pojawiają, tak. To nie jest do końca to, że ty se wybrałeś, że to oglądasz, tylko im więcej obejrzysz takich rzeczy, tym będziesz bardziej bombardowany w tym danym jednym kierunku, w tym tunelu, który nie daje ci perspektywy na inne spojrzenia, tylko cię będzie utwierdzał coraz bardziej w tym wszystkim swoim, żeby się bardziej klikało, żebyś jeszcze mało tego, jeszcze wpływają, tak jak powiedziałeś. Na zachowania. Na ich zachowania. I tobie się wydaje, że ty podejmujesz jakąś decyzję, a to jest tak naprawdę wpływ tych algorytmów. Tylko to jest przerażające. Paradoks polega na tym, że wszystkie te media, które oglądasz, skąd masz się teraz dowiedzieć, no tak, że tak nie jest, jak wszystkie media, które znasz, dokładnie na tym samym mechanizmie twojej uwagi, tak, czyli twoim jakby produktem stała się twoja atencja, twoja uwaga, teraz żerują. Więc ty się nie masz gdzie dowiedzieć, potem ci tłumaczą, że to jest w sumie nic takiego złego, no bo ci pomagają przecież wybrać, bo nie masz czasu, to my ci pomożemy tutaj, podstawimy ci te 5 rzeczy do wyboru, tak. Więc wiesz, te wszystkie słowa user friendly ci podstawiają i teraz oczywiście są momenty, kiedy to bardzo dobrze działa, bo jak nie wiem, chcesz wybrać sobie 6 rzeczy na internecie, tam typu jakiś tam zwykły e-commerce, typu szczotka do włosów, to okej, ci podstawią najlepszą, ale moment, kiedy ty, załóżmy, jest muzyka, trzymając się twojego przykładu, i ty dostajesz recenzję i w tej recenzji już jest napisane, jaka ona ma być, a potem masz 4 artykuły, że tak teraz trzeba myśleć, to ty już nie jesteś w stanie wyjść, bo się wstydzisz, bo się boisz, bo wyjdziesz na takiego, na tą osobę, która inaczej myśli. Więc zaczynasz powtarzać to, co inni mówią.
Trochę a kto tak, ustalił no. ten wiesz, ten poziom, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, tak? To prawda, to akurat tylko, że to też funkcjonowało trochę w świecie artyzmu i muzyki w sumie od lat, no bo jednak oczywiście, byli krytycy i ale wiesz, były recenzje, skala... które często artyści się nie godzili, jakby nie zgadzali jakby z dziennikarzami, którzy wyrażają swoją opinię na jakiś temat i wiele było przecież kłótni i wojen. Tylko inna była skala. Ale inna była skala, jak najbardziej. Wiesz, różnica. Coś, co było, powiedzmy tam jakąś... Po pierwsze, i ci dziennikarze, i ci twórcy mieli zupełnie inny poziom. No, oczywiście. Oni się na zupełnie innym poziomie spierali o te detale, o te... Ta kłótnia była sama w sobie piękna, bo ona była merytoryczna, można się, wiesz, różnie różnić. To wszystko różnić. Prawda. To A wszystko dzisiaj prawda. Jest po prostu taki poziom przymiotników, że ty nie jesteś w stanie się odnieść. Jak ktoś ci napisze, że to jest gówniany film albo gówniana muza, to jak ty masz się odnieść do którego części tego zdania? No tak. Prawda? No tak. I teraz, jeśli ja słyszę, że na przykład rap, załóżmy, wśród młodych ludzi góruje, a ja się pytam, czy oni słuchają tych słów, które ten raper wypowiada. Na pewno słowo No to oni mówią, że nie słuchają, ale widzą te obrazki, które dokładnie widzą, tak? Czyli wiesz, no wiadomo, tak? Synonim wszystkiego, co można, czyli po prostu dziewczyny, samochody i wszystko inne. Tam nie ma żadnych... To nawet nie jest pokazane, jak przyjaciele się bawią. A z drugiej strony ten serial Przyjaciele dalej jest chyba nieśmiertelny i wszyscy to oglądają jeszcze bardziej, nie? Tak. I będą oglądać chyba, wiesz, aż się skończy. Więc dlatego, wiesz, long story make short, my szukamy cały czas takiej definicji szczęścia, bo jak sobie ja nawet zadawałem pytanie i zadaję cały czas, co dla mnie jest codziennym szczęściem, jak ja mogę codziennie troszeczkę bardziej być szczęśliwym i na przykład przestać robić puste spotkania z ludźmi, którzy wiem, że życzą mi źle, ale spotkać się, bo wypada, ale dlaczego wypada? Tak? No co masz z tej relacji? To lepiej, nie wiem, pójść sobie do sauny albo po prostu nic nie robić, tak? Poczytać książkę albo, nie wiem, pójść pobiegać. A ilość tych pustych spotkań, tych znajomych, które potem na weekendzie siedzisz i wiesz, i nic z tego nie wynika, no powodują tą frustrację, bo ty cały czas masz tą maskę założoną i ty nie masz gdzie jej zdjąć. W robocie jej nie możesz zdjąć, w mediach jej nie możesz zdjąć, w weekend ze znajomymi nie możesz jej zdjąć. Z dziewczyną też potem dochodzi, że nie możesz zdjąć, bo masz być cały czas hero, no to gdzie ty masz ją zdjąć? No tak, tak. No i się zaczyna, wiesz, że tak powiem, moim zdaniem, oczywiście to jest tylko moje zdanie, lekki kłopot, że zaczynają się frustracje, zaczynają się depresje, zaczynają się jakieś niezrozumienia, no bo ty nie możesz tego wypowiedzieć głośno, no bo i znowu przymiotniki polecą, że jesteś taki czy owaki, więc wszyscy jeszcze bardziej grają, no ale to jakby to doprowadza do tego, że jest taka zapaść, że moim zdaniem ludzie, którzy, Marcin Cejrowski pięknie powiedział dzisiaj w tym roku na Gali Plejady, że macie followersów, tylko pytanie, jak ich będziecie w 2022 używać? Czy wy będziecie do nich mówić, czy będziecie z nimi rozmawiać? To jest różnica. Czy wy będziecie ich szanować, będziecie chcieli nawiązać tą głębszą relację i poznać się z nimi? Czy będziecie mówić, że my nie mamy czasu, na przykład spotykam się z artystami niektórymi, którzy mówią, że oni nie mają w ciągu dnia godziny, żeby się, wiesz, tam popisać ze swoimi fanami. Godziny dziennie nie mają, żeby z fanami popisać. Swoimi, z których, że tak powiem, żyją, tak? No to wiesz, to sorry. Więc ilość lajków na Instagramie zaczyna być cechą dominującą wśród establishmentu, ale czy z drugiej... po prostu zasięg po prostu jakby definiuje, czy coś jest dobre albo nie. Tylko wiesz, co się zaczyna? To jest błędne, absolutne myślenie. Dokładnie. Absolutnie błędne myślenie. Bo zaczyna się taka historia, że ty, żeby wziąć, jako ten influencer masz, nie wiem, milion osób na Instagramie. Ale dopóki nie weźmiesz czegoś do reklamy, nie jesteś w stanie z tego żyć. No tak. Więc ty budujesz ten zasięg, robisz tam, skaczesz, golisz te nogi, tam wiesz, głupka się robisz, tu tam pokazujesz wszystko, co możesz pokazać, żeby ten milion osiągnąć, a jak osiągniesz ten milion, to de facto nic nie dostajesz, oprócz tego miliona. Zaczynasz brać te rzeczy i zaczynasz je reklamować, ci fani zaczynają pytać się, Wojtek, ale to czym ty naprawdę smarujesz tą twarz, bo ja widzę, że w tym tygodniu, załóżmy, tak, 7 kremów użyłeś. A no tak. Tydzień mija kolejny i ty znowu się smarujesz, nie? Zaczynasz, więc oni zaczynają mieć takie poczucie, że ty po prostu wciskasz im kit, tak? A z drugiej strony ty trochę nie masz wyboru jako ten twórca, no bo z czego ty masz żyć, no jak nie będziesz tej reklamy robił. Więc tak ten nasz nowy model social mediów ma polegać na tym, że w tej platformie, w tym nowym kapitalizmie społecznym, w której twórca jest akcjonariuszem, ale użytkownik przestaje być użytkownikiem, tylko zamieniamy to na słowo co-founder,
No bo on to współtworzy tą firmę, tak? Jak powstała firma, nie wiem, Starbucks, ktoś powie. Albo jak powstała firma Facebook. Supportuje markę danego. No oni, to ci ludzie ją stworzyli. To nie Zuckerberg stworzył Facebooka, tak? To ludzie, używając tych produktów na co dzień, tworzą te firmy. I teraz ta nowa ekonomia społeczna, do której my będziemy namawiać ludzi, jest taka, że ta firma, tak jak YouScript, którą my tworzymy, jeśli ty płacisz 65 zł, oddajemy ci te 65 zł w SoulCapie, no bo ty zapłaciłeś, to my ci to oddajemy w tym krypto i ty jesteś współtwórcą, jesteś współshareholderem tego. Hmm. I to jest to fair deal. Po prostu dzielimy się marżą. No to jest, najprostsza rzecz, jaką można sobie to wyobrazić. I teraz w tym kręgu twórca... No jest to takie stadnicze podejście. No. Dokładnie. Twórca dostaje tego dolara miesięcznie, tak? Bo jest dużo twórców. Jeśli ma tylko 50 tysięcy, a nie milion, to on ma 50 tysięcy dolarów miesięcznie. Więc on może rzeczywiście ci powiedzieć prawdę. A ja, oglądając to i płacąc, ja nie jestem znowu użytkownikiem, bo to też jest moja firma. Więc my wyeliminowaliśmy pomiędzy nami tych reklamodawców, którzy wykorzystywali nasze słabości do tego, żeby po prostu, żebyś ty nie mógł powiedzieć prawdy, a ja żebym musiał jako widz po prostu łykać ten kit, tak? I ja dzisiaj bym chętnie... Wszystko pięknie. No. I to się dzieje. To tak? Bardzo ciekawe. To jest, wychodzi zdecydowanie jakby właśnie z tego podejścia trochę właśnie stadniczego, tak jak powiedziałem. Nie? Więc to ja jestem cały za tym. Ja uważam, że jakby my jesteśmy stworzeni do jednak stadniczego życia. Nie jesteśmy stworzeni, żeby każdy sobie i nie patrzył na siebie. Od kiedy ludzkość istniała, żyliśmy w tribach, żyliśmy w takich różnych osadach, gdzie ludzie, przyjaciele mieszkali obok siebie, pomagali wychować swoje dzieci wzajemnie i jakby nie było tak, że tylko ja i moja rodzina i reszta świata mnie nie obchodzi, co było narracją przez ostatnie trochę lat, no jakby, bo ten kapitalizm trochę tak spowodował, że każdy moje. A ja jestem z natury, mam wrażenie, zupełnie w drugą stronę. Ja jestem też ale taki, wiesz co, że wydaje ja mi się, ludzi, że każdy, może jest złe słowo każdy, no. Ludzie są zaprogramowani różnie, wiesz. Każdy jak się rodzi, nie jest gościem, który jest, dziecko nie nienawidzi nikogo. Jak wiesz, ufa wszystkim. Czy rasy, czy coś. Ufa, dlatego dopiero mamy wgraną tą instalkę, która jest jakby, wiesz, zależna od kultury, od wychowania, od środowiska, od... Nie ufaj wszystkim, Jasiu. Nie no, podchodź do tego. Tak. Słuchaj, wiesz, pani. Ja mam wiele nauk z mojego domu, z którym się przeciwstawiłem i jakby udowodniłem później w rodzinie, że nie, jakby to widzicie, to nie było, to jakby wasza nauka to nie była dobra. Oczywiście wiem, że to nie było z ich jakby... Nie ze złej woli. Intencji, złej woli, tylko to jest znowu z naleciałości ich doświadczeń i tego, jak wyglądał świat. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy na takiej granicy, że trzeba... albo coś zmienimy, albo naprawdę będziemy zaraz paskudni dla siebie okropnie. Jak co ty to już widzisz? Jesteś? No właśnie, już jest tak, że już prawie się nie da. Już jesteśmy paskudni, co jest, no nie da się. No, wszyscy a z czego to, widzą, to wynika? Nie? Moim zdaniem to, słuchaj, wynika właśnie z tego ego, które nam wybudowały te... System jest źle zmontowany. No, jest, no ale jest tak generujący precyzyjnie, ego, nie? Rośnięcie dokładnie. ego i to, żebyś patrzył tylko na siebie, na nikogo innego. No właśnie. A ostatnio mi wpadły, oglądaliśmy tam różne rzeczy na YouTubie, widziałem filmiki, słuchaj, z odbudowującej się Warszawy. Okay. I tam ci ludzie, słuchaj, odbudowali tą Warszawę, uśmiechnięci, na tych gruzach po prostu nie mając nic. No tak. I oni się nie zastanawiali, czy on odbudowuje. Dzisiaj by byłoby tak. A dlaczego ja to robię? A kto mi zapłaci? Tak. A czyj będzie ten dom, który ja tutaj buduję? Ale ja będę miał metrów w tym, tak? To wszystko prawda jest. No też mieliśmy dobrze na świecie przez ostatnie lata. I jesteśmy w najlepszym tak naprawdę, jeżeli chodzi o prosperity na świecie, okresie tak. Jakby w historii. Mój dziadek świętej pamięci, który żył 104 lata i był świetnym gościem, 1908 rok urodzenia, więc dwie wojny przeżył. Powiedział mi właśnie kiedyś taką rzecz, że wojna to jest najgorsze, co widział w życiu i nie życzy, żebym kiedykolwiek to zobaczył i doświadczył, natomiast powiedział, że podczas wojny ludzie są dla siebie lepsi. Po prostu tacy zwyczajni ludzie wokół siebie. I że to jak tak przeczyści właśnie nas, jak dopadnie nas taka masowa jakaś katastrofa, to nagle ludzie zaczynają znowu jakby chcieć być, ej, to chodźmy razem, bądźmy razem. Ale bo czują bezpieczeństwo w grupie. No właśnie. Tylko my nie mamy podobno takiego instynktu. Większość jak za dobrze, ssaków to nam czy zwierząt ma. My nie mamy instynktu roju.
Więc my się nie chronimy nawzajem, dopóki my nie czujemy tego zagrożenia. Dopiero jak czujemy to zagrożenia, to może byśmy się połączyli, nie? Ale jak jest dobrze i zamiast budować to właśnie, że jest jeszcze fajniej, to my się jesteśmy w stanie pokłócić o to, kto jakim samochodem przyjeżdża. Tak, o nic. No właśnie, ja tej cechy nie mam. Ja nie do końca mogę ją rozumieć po prostu. Jak to jest, że po prostu jak nam jest dobrze, to nagle ktoś chce mieć lepiej niż ktoś inny. Że jakby być wyżej, żeby być nagle w tym środowisku, w hierarchii. Ego, tak. Gdzieś tam, wiesz, że teraz ja będę wyżej, a wy będziecie mnie słuchać. Nie wiem. Ale co to daje tym ludziom? No załóżmy, no jest wyżej, tak? Wiesz co, no ja powiedzmy gdzieś miałem jakiś moment w swoim, powiedzmy tym projekcie nawet Afro, gdzie trochę powiedzmy narzucałem tempo, trochę liderowałem w niektórych tematach, jakby miałem wrażenie, że pchałem tematy, ale zawsze starałem się jakby do grupy, zawsze dbałem o to, żeby Afromental był na przykład postrzegany jako zespół koniecznie. Wiele razy mnie zapraszano samego na wywiad, albo mnie i Thompsona. My się na to nie godziliśmy, mówiliśmy zawsze, że bierzemy jeszcze jakiegoś członka, jeżeli nie możemy wszystkich, no to chociaż tak ze trzech nas łącznie, żeby było definicja tego, że jesteśmy grupą właśnie. Oczywiście w grupie może być lider i nie ma w tym żadnego problemu, póki lider umie jakby też zadbać o to, żeby grupa się czuła grupą i żeby czuła, że lider też jest częścią grupy, a nie jest ich jakimś bogiem albo cesarzem. Albo że coś. Prawie robi najwięcej, nie? Że pracuje tam jakby Może robić nawet więcej, bo niektórzy po prostu mają też takie cechy, że mogą pociągnąć więcej niż inni. Tylko, że to jest właśnie taka rzecz, którą trzeba się wzajemnie nauczyć, żyjąc w grupie i trzeba rozmawiać szczerze i trzeba, no to tak jak w każdej relacji, nawet w damsko-męskiej, no jak się nie rozmawia, to się to wszystko buduje i potem jest bałagan. No, ale ludzie nie potrafią chyba dzisiaj rozmawiać, prawda? Tylko jakby komunikują swoje roszczenia. To nie jest tak, że jestem w stanie posłuchać cię i ustąpić, trochę odpuścić, trochę się nagiąć, tylko po prostu komunikuję swoje roszczenie i jak tego nie spełnisz, wiesz, tam pewnie w 99%, ale myślę, że to jest nauczenia nas, jakby w sensie, że my ludzie mamy to w sobie. Jak? No może właśnie tłumacząc, że fajnie jest żyć w stadzie. No. Też wiesz, o tym szczęściu, co mówiłeś. Dla mnie szczęście to jest po prostu radowanie się też z każdego dnia po prostu z życia, ale też rozwój, jakby jako świadomość, jako ja, uczenie się nowych rzeczy, rozwijać się jako no, człowiek, doznawać nowych rzeczy, ale też właśnie żyć w grupie. No. Ja uwielbiam tworzyć grupy od zawsze i mało tego, ja lubiłem zawsze je nazywać. Miałem na przykład już w liceum, miałem grupę, nazywaliśmy się Rękojeści zupełnie spontanicznie z jakichś absurdu... Albo banda, czy grupa? Że była to banda kumpli w liceum, gdzie mieliśmy jakieś swoje pseudomałe zasady, że zawsze chodzimy w trampkach i no tam jeszcze jakieś głupoty typu, tak. Łączyła nas jakaś miłość do rockowej muzyki i chodzenia jakby takiego wspólnego vibe'u. No ale tam sobie zrobiliśmy hierarchię dla śmiechu, tylko to już taka głupa historia, bo prezesem, żeby zostać było, żeby zostać prezesem Rękojeści, trzeba było takie tanie wino na raz wypić. Challenge. Tak, no nie wiem, czy to jest czym się chwalić, ale byłem prezesem. No i potem gdzieś ten afromental. To nie jest prosty skills. Więc ja lubię, jak poznaję się z grupą, to lubię, jak jest grupa i no raźnie, jest po prostu, jest raźnie, tak? Tak, no. To też ciekawe, na przykład, no nie wiem, czy jesteś fanem psychodelików, ale na przykład na niektórych tych tematach psychodelików to też się czuje. No ma takie połączenie z grupą i z przyjaciółmi, nie, no i z naturą. Jest taki MDMA, jak wiesz. No i jakby wiesz. Jest pełne love. Tak, no i wspólne takie poczucie. Czy my to mamy w mózgu, nie? Czy to jest chemia? Mamy to. Mamy, my mamy. To mamy. Nawet nie wiem, czy w mózgu, i to odpala czy jakoś tak. Czy jeszcze gdzieś nie głębiej. Po prostu w jakiejś naszej tej strefie, wiesz, duchowej jakiejś, no, że my mamy miłość w sobie taką, wiesz, dobrą. A tego zła to mam wrażenie, że się uczymy po prostu w życiu, no. Nie chcę mi się wierzyć za bardzo, że ktoś się rodzi złym. Mi też się tak wydaje. Ja po prostu, wiesz, ja nie jestem w stanie zrozumieć tego, że dlatego, że właśnie mamy dobrze, to ludzie potrafią robić sobie takie rzeczy, albo słuchają plotek w internecie, gdzie tam jakiś po prostu bezimienny internauta, bo jest wolność słowa, tak? Gówno prawda moim zdaniem, bo może być wolność słowa, tylko niech on się podpisze z imienia i nazwiska prawdziwego i po prostu weźmie odpowiedzialność za to, co mówi. I nie ma problemu, proszę bardzo. Ale nie można bezimiennie oskarżać po prostu ludzi, pisać rzeczy, które są po prostu w ogóle na takim poziomie, że to jest... Jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że tak już jest.
No ale może ale to czy zmieniać, tak może, nie? tak się musi być? Jakby, czy to jest faktycznie jakby kierunek świata, który obraliśmy, który po prostu, na który się godzimy? Tylko, że ja też na przykład takie walki z hejtem, jakieś różne te akcje, one trochę mam wrażenie jakoś w ogóle nie Nic nie mają, zmienią, nie nie? zmieniają Dlatego, za że wiele, zobacz, jeśli dlatego, że... chciano by, to by po prostu wprowadzono bardzo prosty zabieg. Logujesz się do jakiegoś portalu, nie ma problemu, musisz się zmieniać z nazwiska, po prostu zalogować i możesz sobie komentować. Żaden z portali tego nie chce zrobić, tak? Bo nie chce utracić tej atencji, takich właśnie, No bo klika wiesz, się no... rzeczy takie kontrowersyjne, a im więcej jest A takiego kliki się sprzedaje bałaganu, im więcej ktoś reklamodawcom, no. nawrzuca, to tym bardziej striggeruje kogoś, żeby ktoś odpowiedział i się tworzy dyskusja i dany post się kręci. Dyskusja? No dyskusja, no w cudzysłowie, No właśnie, dyskusja, tak? natomiast jest Napierdalanka to po prostu słowna. wzajemne napierzanie się tak i to jest, Czujesz? jakby ja nie Czyli... uczestniczę w takich dyskusjach nigdy. Bo to jest jakiś absurd. Ja nie wiem, że ludzie się dają na to łapać po prostu, na tę emocję, że o Jezu, jak ktoś mógł tak napisać, wyrażę swoje zdanie. I nagle się łapiesz w tym, że jakby tracisz ileś atencji i swojego czasu na tą dyskusję, która Nie nie no, jest dyskusją, która do niczego nie budzisz się prowadzi. 30 minut później, znerwicowany, sfrustrowany, Tak jest. 100 postów dalej, gdzie Tak. widzisz, że kompletnie nic to nie zmieniłeś, nie zmieniło, dlatego że po prostu nie jesteś w stanie przekonać kogoś, tak? Tak. I zdałem sobie sprawę z tego, że oczywiście pewnie nic to nie da, ale też z drugiej strony takie przyzwalanie, niereagowanie, no to też jakby będzie tych ludzi coraz bardziej rozpalało. Więc my mamy taki odpis, kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. I po prostu, i powiem ci, że niesamowite, że ci ludzie jakoś tak po prostu nie wiedzą, jak się do czegoś takiego odnieść. No bo kończysz trochę dyskusję, nawet jak on tam ci wrzuca dalej, to jakby ty już przestajesz na coś takiego odpowiadać. Ale wydaje mi się też, że jest coraz więcej ludzi, którzy się złapało już na tym, że te takie dobro materialne i ten taki fame, nazwijmy to, no guzik ci daje, no co ci daje? No bo dotarliśmy do miejsca, kiedy naprawdę dość duży procent ludzi, oczywiście dalej mały, ale jakby, że wiele ludzi zaczęło trochę więcej zarabiać i doświadczyło trochę tego, że właśnie o tym, co powiedziałeś, że te pieniądze jakby no, są fajne do któregoś momentu, żeby sobie spełnić jakieś marzenie z dzieciaka o posiadaniu czegoś, Tak. ale potem nagle, wiesz, jakby te informacje już się przewijały wcześniej u jakichś bogaczy, a teraz już po prostu masa ludzi bogatych twierdzi, że jak już osiągniesz taki status, to potem nagle się okazuje, że to nie miało sensu takiego, Większość takie ludzi mówi, polowanie że na ten właśnie status, no. prawdziwi przyjaciele, momenty, jakie są z tymi znajomymi, prawdziwe kolacje, prawdziwe te śmianie się przy stole, że to zaczyna być luksus, nie? Tak. Tylko ludzie nie potrafią tego z siebie wykrzesać na tym, powiedzmy, wyższym poziomie wtajemniczenia Instagrama, tak? Czy ci te osoby, które są tam, powiedzmy, jeszcze bardziej popularne niż klasycznie, one nie są już w stanie, nie potrafią wyjść z tego takiej, wiesz, tej spirali. No jak być fajnym, bo tak, w pewnym momencie, jak już jesteś super znany, coś dzwoni do A, to... to myślisz, że wszyscy chcą cię oszukać. Przestajesz No ludziom tak, no wierzyć, no bo z drugiej tak, strony, no jak masz tych ludzi tak. przefiltrować, kto tam prawdę ci dobrze życzy, a kto Ale naprawdę, a nie, ja nie? nie chcę tak żyć, broń Boże. No. Jak można tak w ogóle chcieć żyć? No. Dlatego ja też trochę musiałem odpocząć od tego showbizu, bo tam jest dużo tego. To był jakiś taki moment, gdzie tak po prostu, wiesz, mówisz, Ach, a wiesz co, u kurwa, mnie to w wyloguję ogóle. się No na to chwilkę. tak, wiesz, ja od kiedy, Jak ze tak drzemką, jak Ci jeszcze 5 powiedziałem, jak minut. miałem 20 lat, założyłem Afromental. Jak przeprowadziłem się do Warszawy, 2 lata później wygrałem casting na prezentera MTV, 5 lat pracowałem w MTV, gdzie mieliśmy na przykład program, gdzie się jeździło busem po całej Polsce, po szkołach i pokazywaliśmy, jak wyglądają szkoły. W tym samym czasie Afromental, więc ja jeździłem na 2 busy po całym kraju, wiesz, pół roku w trasie. I tak przez ileś lat. Potem ja jeszcze oprócz tego Afromental, który tylko rósł cały czas, miałem, wiesz, Taniec z Gwiazdami, jakiś program kolejny, coś tam, potem Must Be The Music, zostałem jurorem, 6 sezonów, wiesz, z Korą, ze wszystkimi, też nagle wow, na tamten moment najmłodszy juror w ogóle ever. I jakby, to wiesz, to tyle tego było i tyle właśnie takich sytuacji, gdzie jest szef telewizji, ktoś i ja widzę, jak tam wszyscy na tych Panie jak na Wojtku, ramówkach są, wiesz, wszyscy całe przychodzą, rączki. całe rączki. Ja to rozumiem, to jest wszystko zrozumiałe w Miłe, świecie, eleganckie, oczywiście. natomiast jest tam dużo tego całego takiego, zwłaszcza na ramówkach, jak wszyscy się pojawiają, no to jest właśnie to piórkowanie i każdy chyba, o, jakie piórko, o, twoje piórko też ładne, ale skąd twoje piórko, A to wiesz, to nawet nie byłoby złe, gdyby to było gdyby to było szczere. szczere i Tak po jak prostu, Włosi wiesz, oczywiście, nie krzyczą ma w ciao tym nic bella i to złego, jest super, oczywiście, nie? nie ma w tym nic złego, póki jakby To jest szczere. za uśmiechem nie mamy, Jezu, co za chuj, a skąd on ma to, jak zajebiste piórko, jakby, dlaczego ja tego piórka nie No mam? ukradł, nie? Tak. No właśnie, Jakby no. Zawiść. tak, no a nawet jeżeli tak czujesz, to żeby nie było to takie doludzkie, tylko o kurczę, to fajnie byłoby też sobie znaleźć takie, wiesz, no bo też takie uczucie nie jest samo w sobie złe, tylko jakby no nie życz komuś źle, bo ty masz inaczej, no.
Dziękuję serdecznie. Wiesz co, no ja wiesz, każdy z nas chyba ma się, nawet właśnie śmieliśmy z Fałatem, że musimy zacząć sobie robić takie programy, kto ma większego i jak nad tym pracujemy, bo to, że mamy, to każdy z nas ma, tak? Takie siakie, to jest normalne, no jakby to jest ludzkie, tylko jak my nad tym pracujemy, nie? To prawda, to prawda. No ja, czy w ogóle ja pracujemy, w ogóle, nie? Też na przykład doświadczyłem przegięcia w drugą stronę w którymś momencie, co mi powiedział jeden psycholog i jeden coach, że u mnie jakby... jakby ewidentnie odwinąłeś bajkę. Altruizm przerośnięty nad egoizmem trochę. I że ja miałem... Tak mi zaczęło przeszkadzać przerośnięte ego na całym świecie, że pomyślałem, że będę ja jako one man army, jakby będąc bardziej jakby w drugą stronę przegięty, to będę jakoś niwelował ten przegięty egoizm na świecie. I to niestety tak nie działa. Bo balans musi być balansem. Więc jeżeli przegniesz się nawet w drugą stronę, czyli obniżysz ego bardzo nisko, a wyciągniesz to, że chcesz jakby jak najlepiej dla wszystkich ludzi dookoła, to nagle się okazuje, że to też nie robi dobrze. Że egoizm sam w sobie nie jest niczym złym, tylko zdrowy egoizm do któregoś momentu, bo musisz zadbać o siebie, żeby móc dopiero dbać o grupę. Tak, on cię powinien pobudzać do tego, a wstanę wcześniej, a zrobię tak pompki, jest. A pobiegam. Więc o sobie nie wolno zapomnieć na pewno i trzeba dążyć do tego, żeby to było gdzieś idealne. No to nie yin-yang, no. Tak, no ale to jest dokładnie to, co mówisz, że jak ty pokażesz ludziom, jak można i gdzie jest ten balans, to ty stajesz się tym przykładem. Jak pojedziesz w jedną stronę, no to nie jesteś przykładem. Jak pojedziesz w drugą stronę, no to ci ludzie mówią, nie, no przesadził, no wiesz, no nie będę mieszkał w jurcie bez internetu, tak? W cudzysłowie, no. Tak? No więc to musi być ten taki poziom balansu, gdzie ty pokazujesz po prostu jak być, jako przykład, nie? Dla takich ludzi mających x, y. Jeżeli masz w sobie tą potrzebę bycia przykładem. No a ty skąd w tobie? Taka, dlaczego nie pojechać właśnie, wiesz, druga fala, trzecia, dwójka, trójka. W sensie, że po prostu nie patrzę i robię swoje i... Nie, no, że jakby na tej fali, wiesz, nie wyciskałeś tej cytryny, tak? No, wiesz, ja ją teraz... wyciskałem bardzo długo właśnie. I, no, ale czemu i nie do tej pory? Niektórzy, wiesz, wyciskają tą cytrynę 50 lat i w ogóle nie mają z tego tytułu żadnego wyrzutu. O to mi chodzi, tak? Skąd nie tobie wiem, nie wiem, ta skąd, refleksja, nie Wojtku? Nie wiem, skąd ona się ta refleksja wzięła. Jakby po prostu może... Mi zawsze zależało na świecie, jakby nawet jak robiliśmy, ja trochę jestem takim misjonarzem, idealistą i w tekstach naszych i w utworach i ja też preachowałem na naszych koncertach przez wiele lat, mieliśmy podczas naszego setu koncertowego moment zaplanowany, gdzie chłopaki improwizują muzycznie, robią mi tło, a ja robię parę minut nawiki do publiczności o marzeniach, o tym, żeby nie dać sobie powiedzieć, że czegoś nie można i tak dalej. Na tamten moment gadałem takie rzeczy. Ale skądś we mnie jest jakiś preacher. Nie wiem skąd. Po prostu. Taki dostałeś. Dostałem coś setup. Takiego. I coś czuję ostatnio właśnie, że jak siedzę tutaj, w sensie w tej przerwie swojej, to jakiś strumień świadomości tak mnie cały czas tak... ty, miałeś tu robić co innego na tym, w tym życiu, w tym, na tym podczas tego czasu i masz narzędzia do tego i bierz się do roboty, przestań już tutaj się smucić albo narzekać właśnie jak to jest. Zaloguj się na nowo. I jakby tak, zobacz jak wygląda teraz świat, jakby przeanalizuj, adjust i a jak teraz ten świat wygląda? Mówisz, my założyliśmy... Ogłosimy chyba już w tym tygodniu, może w następnym raz święta, więc nie wiem jeszcze, czy po świętach, czy przed świętami, ale to jest techniczny zabieg, powstanie pierwszego cyfrowego państwa w metaversie. No. I to jest, wiesz, dokładnie taka reakcja, nie? No czat, no co brzmi ty, to świetnie, ale... Co on, wiesz, co oni, no ha, ha. Weź to babci wytłumacz. Tak, ale z drugiej strony, wiesz, jak mówią to duże firmy, to powiedział Zuckerberg, tak, że zatrudni 10 tysięcy ludzi i będzie teraz metaverse, no to ludzie się spodziewają i pytają wszyscy, no to co ten metaverse, co to będzie, gdzie ja się mogę zalogować, tak? Tak. Myśląc o tym, że to będzie kolejna warstwa po prostu używania nas i, nie wiem, założą hełm na web VR-owy i będą mogli sobie zrobić wideokonferencję, tylko dalej z pustą głową. Więc nasz metavers, dlatego my zakładamy to państwo, bo wielu ludzi na świecie, znajomych, pewnie ty masz, wiesz, jeszcze więcej niż my tutaj razem wzięci, bo jesteś, każdy z nas czuje się trochę obywatelem świata, tak? Słuchamy bardzo podobnej muzyki, pachniemy bardzo podobnie, używamy podobnych narzędzi, myślimy podobnie, więc mówię, to dlaczego nie zdjąć tych marek, tak? Czy ty jesteś takiej narodowości, czy innej, czy masz 19 lat, czy 60, czy twój ojciec był taki, czy inny, czy jesteś gejem, czy lesbijką, czy jesteś czarny, żółty, czy zielony, co mnie to obchodzi, tak? Tak. Jak fajni ludzie siadają i rozmawiają. Nie krzywdzisz nikogo.
Duo, biurem. Dokładnie. I teraz ten suwak wartości, bo jest taki dużo pytań, no dobrze, ale gdzie zaczyna się i gdzie kończy tolerancja? Mhm. No, czyli, no tak. Tak, no to jest takie, no gdzie jest ta tolerancja? No jest ta lesbijka, jest ten LGBT, jest ten czarny, jest ten żółty, jest ten biały. No gdzie się zaczyna ta tolerancja? Więc gdzie się kończy. Albo gdzie się kończy, tak? Mhm. No tolerancja zaczyna się wtedy, żeby usiąść i posłuchać innego stylu myślenia, a nie od razu się zamykać, że nie bo, tak? Może się dowiesz takich rzeczy, że ci po prostu, wiesz, szczęka opadnie. Oczywiście, otwarta głowa. Dokładnie. A z drugiej strony, każdy może mieć takie, jakie chce poglądy, moim zdaniem, pod warunkiem, że te twoje poglądy nie wchodzą jakby w mój komfort, bąbelek, tak? Ten bąbelek komfortu. Jeśli ty uważasz, że nie wiem, no nie wiem nawet co, no coś tam. Kara śmierci jest okej, kara śmierci nie jest okej. Na przykład dokładnie. Taki temat, jeśli... wiesz, i... Jeśli to nie wpływa, ten osąd nie wpływa na innego człowieka, to uważam, że to jest okej. Okay. Dlatego, że ja mam takie powiedzenie... No wiadomo, to jest zawsze dyskusyjna będzie ta granica trochę. Ale zobacz, ale... nie, no oczywiście, te dyskusje będą zawsze, ale tak. Jak ja odpowiadam nawet katolikom, tak, bo to różnie, są tacy i siacy. Bozia nam dała wolną wolę. No to dlaczego ona nam dała wolną wolę, skoro mogłaby nam nie dać, tylko dać takie reguły i tak to spiąć, żebyśmy tam się, wiesz, przy najmniejszym odchyle, nie wiem, ucho by nam odpadało, nie? Za karę. No więc no tak. Każdy z nas bierze to na siebie. Plaga szarańczy do nas. Dokładnie. Każdy z nas bierze to na siebie, a potem będzie za siebie odpowiadać. No każdego będą tam, wiesz, ważyć, tak? No jakie mam teraz prawo? To jest tak. No niby, no raczej, wiesz, no raczej podobno na tym. Jakie mam teraz prawo mówić ci, jak ty się powinieneś zachować? No tak. No wiesz, mi to się, wiesz, w głowie nie mieści, tak? No tak, myślę, że tą dolną granicą właśnie jest, tak jak powiedziałeś, trochę niekrzywdzenie po prostu innych ludzi w ten sposób. Po prostu. Tu, oczywiście, tu znowu ktoś może powiedzieć, no ale dla mnie krzywdą już jest samo to, że nie wiem, że coś tam że się myślisz dzieje. Inaczej. Albo no właśnie, więc to będzie dlaczego zawsze, ty nie myślisz jak mogą ja? Się znaleźć ludzie, którzy będą właśnie tą no ale to dlatego naciągać. Ci ludzie nie są w naszym jakby państwie. Nasze państwo ma bardzo proste zasady, tak? Po pierwsze, czyli wylogowanie się z takiego podejścia, bo siedzisz i masz takie poczucie bezradności. Niby czujesz się tym Polakiem, ale już prawie nie wiesz, co to znaczy. Już nie wiesz, w którym jesteś w tej opcji. Tak. Ile jest tych opcji? Tak. One się namnażają jak wirus i masz co miesiąc kolejną. Potem te opcje się zaczynają kłócić. Ty chcesz być dobrym człowiekiem, więc nie wiesz już, w której masz być opcji, bo już masz 16, więc w której byś nie był, to jest źle. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dokładnie to, co powiedziałeś. Wystarczy być dobrym człowiekiem, ale nikt nie chce być dobrym człowiekiem, bo na tej kłótni wszyscy ci wyżej ugrywają, tak? I zarabiają no i dokładnie. Używają nas. No, no więc z trzeciej strony myślisz, kurczę, to może bym gdzieś wyjechał, nie? No ale tak patrzysz, kurczę, ale wszędzie na świecie się podobnie tam zaczyna dziać. No więc my sobie wymyśliliśmy taką historię, że dokładnie ci obywatele... Nowe miejsce, którego nie ma. Nowe miejsce, no jest w naszej głowie. No tak, tak. Jest w naszej głowie, w naszych sercach, wiesz. A z drugiej strony mamy ten świat digitalowy, więc dlaczego nie, tak? Ale ten nasz metavers to będą te wartości, o których powiedziałeś. Mamy własną walutę, będziemy mieli inne media, będziemy mieli inny system ekonomiczny, żebyś ty nie był używany, tylko żebyś używał, tak? Jak ty wydasz płytę w naszym metaversie, to ludzie, którzy tego będą słuchać, są z twoimi koproducentami. I masz milion kooproducentów. No i co z tym takiego dziwnego? Zamiast jednej wytwórni jakiejś dużej, globalnej. To nie są jakieś, wiesz, rzeczy ekonomicznie abstrakcyjne, żebym powiedzieć, że są chyba aż za proste. Nasz model jest do wytłumaczenia na jednej kartce papieru, a nie na 16 książkach. Wiesz, to jest na jednej kartce papieru. I teraz zamiast walczyć z tym, co moim zdaniem i tak jest nie do obrony, no to my po prostu sobie zaczynamy, tak wychodzimy z tego pokoju z napisem kłótnia i wchodzimy po prostu z tym napisem, gdzie nowe porozumienie i sobie po prostu budujemy nowe kosmopolityczne miejsce, gdzie używamy tych wszystkich nowych rzeczy, tak, nowej komunikacji, nowej waluty, nowych wartości, nowej definicji mody, nowej definicji miejsc, bo to nie będzie tylko komunikacja, będą tak samo kawiarnie, to będzie muzyka, to będą filmy. Jak chcesz pilnować ludzi, którzy jakby czy przestrzegają tych zasad? Jakby, albo czy widzisz jakieś miejsce na swego rodzaju sąd? Albo jakieś... Sąd jest, będzie tylko ostateczny na górze. Ja wierzę, tak, jakby my wierzymy w to, że dołączają ludzie, którzy są dobrzy. Bo ci źli dokładnie są w tym pokoju z napisem hałas. A źli, wiesz, że są cwaniakami i oczywiście. Często przybiorą maskę bardzo dobrego i to mogą od środka coś tam świrować. Ale założenie muszę mieć dobre.
Jasne. Ja nie mogę z założenia teraz wymyślać, wiesz, policji do pilnowania tych niedobrot. Ale niedobrot. Z doświadczenia możesz zaplanować, co w takiej sytuacji zrobić. I tak wiesz co, myślę, że społeczeństwo ich wykluczy, dlatego że jeśli ty jako społeczność, mała społeczność, twoich przyjaciół z prawdziwymi wartościami zobaczycie w swoim otoczeniu takiego pozoranta, to wy go po prostu wykluczycie. Czyli ta duża wiara jednak w to, że w nas siedzi to i absolutnie, że, no. Tylko wiesz, małe grupki, jeśli ty widzisz, że masz teraz prawdziwych przyjaciół, i przychodzi jakiś jeden gość, który tak, wiesz, no widać to czuć, nie, w tej małej grupce, to te małe grupy, ta decentralizacja będzie strażnikiem tych wartości. Mhm. Nie my na górze, tylko te małe populacje, te małe kolegów, bo nagle będziesz miał nagle 6 prawdziwych przyjaciół. Jak przyjdzie ci jeden ten taki fake... Wspólnikami są wszyscy nagle. No jak przyjdzie ci jeden fake, no to ty widzisz to. Z drugiej strony, jak macie te wartości, zobaczysz, że wszyscy mają w cudzysłowie te same bluzy, to czego ja mam się zazdrościć w ciuchach? No tak. No czego mam się zazdrościć? Wiesz, to tak jak byłem teraz w Dubaju i wszyscy chodzą w białych albo w czarnych szatach. Zobacz, oni już to wymyślili. No tak. I idzie bardzo biedny gość z bardzo bogatym i oni mają tą samą białą... No ale autem jadą innym akurat. Tak, oczywiście, tylko wiesz, to już też jest tak, że każdy pewnie... Ci ludzie też już są na takim etapie, że te auta przestały już być takim, wiesz, takim achy i ochy. No tak jak pierwsze, pamiętasz, no kiedyś, no, w czasy w Bułgarii, no myślę, że dzisiaj już te w czasach tak w Bułgarii inaczej trochę przeżywamy. Duży procent ludzi na świecie dotarło do takich pieniędzy, że zaczyna się zmieniać, ten shift nadchodzi jakiś tego, co ważne. No i to ciekawe bardzo. Zobacz, za chwilę jeżdżenie samochodem nieelektrycznym będzie wiochą. Czyli jak podjedziesz takim samochodem za 5 czy za 8 lat, który tam jest bardzo drogi, ale ma, nie wiem, 12V, to będzie taka, wiesz... Moja V8 jedna, ale w garażu będzie, no, ale stała. To będzie bardzo takie, wiesz, to będzie naprawdę, będziesz musiał udowodnić, że ty naprawdę kochasz samochody, a potem możesz to zoffsetować, tak, jakoś inaczej. Więc wiesz, i to się zaczyna dziać. I oczywiście, jak wiesz, ja sobie to wymyśliłem lata temu, no to wiesz, no ludzie się w głowę pukają. Ale paradoks polega na tym, że coraz więcej ludzi dołącza. Mamy ponad 450 tysięcy ludzi już, wiesz, na pokładzie, więc to przestało być ha-ha-ha. Dołączają bardzo fajni ludzie ze świata. Ten streaming, ten live po naszemu, to będzie zupełnie nowa możliwość i nagrywania dla twórców małych, i nagrywania nowego rodzaju tych seriali w tym naszym metaversie. I to się po prostu dzieje, nie? Doda zrobiła te warsztaty, rzeczywiście zdjęła tą maskę, rzeczywiście powiedziała tam rzeczy, których normalnie myślę, żeby nie powiedziała, więc też jest taki moment. Zresztą paradoks polega na tym, że cała Oprah w Stanach jedzie na tym, że ludzie chcą po prostu zrzucić ten ciężar u niej w programie. No tak. Tak. Red Table teraz, wiesz, no, ludzie mają potrzebę po prostu być, dobra, ja już nie mogę, nie? To prawda, give up. Jest dużo pompowałem się, nie jestem w stanie dłużej, dobra, tego, dajcie mi już spokój, nie jestem w stanie. Też to widzę na swoich streamach. Takie, wiesz, mentalne me too. Tak, to prawda, ludzie są już tacy przemęczeni tym wszystkim, co się dzieje i no, myślę, że ten projekt może dać jakieś światełko nadziei ludziom. Naprawdę ciekawe. Nie, no musi, wiesz, no bo... Wizjonerska akcja. Tak jak powiedziałeś, no a jaką mamy alternatywę, no? Załóżmy, twoim zdaniem, co tutaj się wydarzy za... Nie, no, jest taki bałagan, że naprawdę te nadzieje są coraz gorsze i dlatego też coraz trudniej się mi robi jakieś rzeczy i... Bo właśnie tej takie, wiesz... Na dzisiaj na przykład, jak myślisz o przyszłości, to co chciałbyś... Jak chciałbyś to robić? No bo myślę, że dalej będziesz twórcą, dalej będziesz artystą, dalej będziesz chciał robić muzę. Myślę, że powinienem robić... Po pierwsze muszę znowu zacząć wrócić do tworzenia, więcej kreatywnego tworzenia, żeby po prostu coś... Rozpalić piec. Coś, korzystać z tego, co nam dano, czyli właśnie z szansy kreowania rzeczywistości, a nie tylko jakby bycia obserwatorem jej. Więc na pewno teraz do tego będę wracał i wracam i już działam. Natomiast myślę, że też będę po prostu robił swoje małe, poprzez właśnie, jeżeli muzyka i moje artystyczne dokonania mogą być narzędziem do tego, że mogę dotrzeć do ludzi i dawać im jakieś światło, dawać im poczucie, że właśnie jest nadzieja, że ktoś, kto nawet złapał popularność, jest w stanie mówić o takich rzeczach, zrezygnować z niektórych rzeczy, których każdy sobie myśli, że popularna osoba nigdy nie zrezygnuje. Być tym przykładem, że można, że można chcieć trochę mniej od strony jakby, wiesz, finansowo-fejmowej, a więcej dlatego, żebyśmy wszyscy razem mieli fajniej. No. Ale wiesz, to jest śmiesznie, bo zaczynają mi, wiesz, nie wiem, czy to jest jakaś autosugestia, ale zaczynam coraz bardziej słuchać tekstów, które słucham. I
My mówimy o tworzeniu nowego świata. I to jest takie abstrakcyjne. That sounds cool. Ale ostatnia piosenka młodej piosenkarki chyba Sany, Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Mm-hmm. Kojarzysz? Mm-hmm. To o czym ona śpiewa? To prawda. Zobacz. No. Mam też jeden utwór. Somewhere over the rainbow there's a world of dreams. No więc jeśli ona mówi, że jako młoda osoba, że stworzymy nowy świat, całkiem nowy świat i dokładnie śpiewa o wartościach, to ludzie mają taką potrzebę, tworząc taką muzykę, no bo z jakichś przyczyn powstał ten tekst. Pewnie. I z drugiej strony, z jakichś przyczyn ma tam, nie wiem, miliony odsłon. Więc ludziom pytanie, czy podoba się ta muzyka, czy podoba się ta nadzieja w tekście, nie? Ludzie potrzebują, jakby im człowiek jest starszy, tym rozumie, że masa potrzebuje trochę pasterza, potrzebuje liderów, potrzebuje troszeczkę kogoś, kto im daje jakby zielone światło. I teraz tylko, że najczęściej ci liderzy chcą grabić i łupić i wykorzystać. Łupić i wykorzystać i mieć jak najwięcej dla siebie, bo zrozumieli, że tak działa świat i więc sterujmy światem tak, żeby było najlepiej nam i wszystkim naszym kolegom i naszym rodzinom. A właśnie trzeba... Ale wiesz co, mi się wydaje, że ta definicja lepiej się zmienia. Hmm. Bo to lepiej do tej pory rzeczywiście świadczyło tak, że ja będę miał jacht, no tak, albo ja będę miał tą wyspę, albo ja będę miał to ego i będę... I będę miał też władzę, czyli będę mógł jakby... No właśnie, i co? Dowodzić. I się okazuje, że taki gość ma tą władzę, jest w top 5 najbogatszych ludzi na świecie. No i jest jeszcze dzieci go nienawidzą, ma czwartą żonę, która wiesz, myślę, że tam. Ale status, kurde, wśród kolegów myślących podobnie ma, że jest kozakiem. Myślę, że też właśnie nie, bo on no, ma, wiesz. Wiadomo, no. Bo ten on jest czwarty, a tych trzech do przodu ma jeszcze większy jacht. No to też nie jest. No dokładnie, no niestety, trochę ten świat taki jest szalony. No. A ten, co ma ten pierwszy, to pewnie wszyscy mu zazdroszczą, więc tam musi biedny siedzieć sam na tym jachcie, no bo z kim ma tam siedzieć. No nie? To prawda, no to jest chore w tym świecie, że ludzie szanują kogoś za to, co ma, a nie za to, kim jest. I to jest jakieś takie zaburzone teraz aktualnie, bo właśnie nawet jeżeli ktoś robi badzie w tym internecie jakieś nawet czy coś, ale stało się to bardzo popularne, to łapie się czasami, jak patrzę, jak widzowie jacyś komentują, to no dobra, jakby no zaczął od jakichś patologicznych kontentów, ale stał się popularny i teraz jakby jest już lepszy i coś tam, no i poza tym szacun, że osiągnął taki sukces. Ale co to znaczy sukces, prawda? Definicja sukcesu to jest dokładnie ilość obserwujących, no lajków właśnie, albo wiesz. No właśnie, wiesz, i jakby czy i tą definicję już ludzie mają złą, w ogóle wgraną do głowy bardzo głęboko. Ją trzeba zmienić. No to jak chcesz ją zmieniać? No udowadniając, że to nie jest najważniejsze, że najważniejsze jest nasza wspólna dobra, kurde, zajawa. No nie wiem, czy... No ale widzisz, ja sobie tak to wyobrażam, że tak, każdy dostał z nas jakiś talent. Mm. Ty dostałeś muzyczny, tak? Ja dostałem jakiegoś tam, powiedzmy, technologiczno-budowlany, tak, bo budowniczy. No i teraz razem to tworząc, ten nowy świat, to się nie uda tak, że ja go sam stworzę albo ty go sam stworzysz. My musimy być razem w tej społeczności, bo jeśli ja mam zrobić, nie wiem, teraz ten świat sam, to jak ja mam? A kto będzie, wiesz, muzykę tam robił? A kto będzie filmy tam robił? Wiesz, a kto tego... kawę tam będzie robił? A kto będzie tam, wiesz, telewizję robił? Dokładnie tak. No. I tu już wspomnę jedną rzecz, że właśnie to też ostatnio sobie dyskutowałem z kimś, że mamy bardzo duży problem, że ludzie mają problem z hierarchią. Że każdy w tych jakby ostatnie lata jest pomordowany tymi coachami i tak dalej, że każdy chce być prezesem. Jakby, a to jest absurd. Jakby daj... Tak, wiesz, że nas się pytają, czy kto będzie prezydentem? Ja mówię, nie będzie u nas prezydenta. No ale jak nie będzie prezydenta? A będzie ministerstwa? Ja mówię, nie będzie. No to no co tak. Będzie? Ja mówię, cytując klasyka, nic nie będzie. No my będziemy. Równi. Ale jak równi? No równi. No tak, no w sensie, że nawet jeżeli ktoś robi kawę, to nie jest uważające, jak ktoś jest liderem na spotkaniu mówiącym o jakiejś dużej rzeczy. No ale to ma być kawa, najlepsza kawa na no, świecie. Dokładnie. Patrz, jak bez George twojej Clooney kawy, pije on nie jest w stanie dobrze tego powiedzieć, żeby to zrozumieć. Że jakby każdy w swoim, na hierarchii, w swoim miejscu jest bardzo ważną częścią, żeby ta maszyna działała idealnie. I tutaj jest moment, kiedy... I że nic nie jest gorsze niż tam. Dokładnie, że my wiemy, że ta osoba, która robi tą kawę, ona po prostu ma taką pasję, że ona może nam pół godziny opowiadać o tej kawie. Tak jest. Tak? Albo ja robi pączki, posłucham. Tak? Blikle robi tak pączki. Jest. No, proszę bardzo. Ale ja to Cartier tak zrobił gwóźdź za 60. Świetne, że się spotkaliśmy, proszę pana. Naprawdę, ja się po prostu cieszę, że jakaś nadzieja się we mnie też budzi. No wiesz, i jakby i tutaj ten taki zdrowy barter, aha, gdzie my się oceniamy za to, jaka jest ta kawa, a nie, że ty kawę mi podałeś, bo się okaże, że wiesz, facet, który podał ci tą kawę, no robi, on ma szacunek za wiedzę o tej kawie, za pasję do tej kawy. Tak jest. Za gość, który ci zrobił buty, a nie, że kupiłeś albo chińskie buty może nie za 99,99. Tak jest.
Albo może nie mieć pasji do kawy, ale na przykład ma pasję do tego, żeby komuś zrobić przyjemność poprzez danie tej kawy. Tak, bo może być. Na przykład może w tym mieć swoją może pasję. Być taki ja poziom serwisu. Robić, tak, jest. Tak, że po prostu wiesz, ja mam takiego kolegę, jak wiesz, jak w filmie, jak on zrobi, to nie ma. Jak on potrafi podać ci tą kawę i zrobić z tego taką celebrację, tak jak Japończycy z picia herbaty. Okay. No można zrobić z tego po prostu. A ja to rozumiem rytuał, absolutnie, nie? Bo ja jestem gospodarzem w domu, ja tak uwielbiam, jak mam gości serwować rzeczy. Ja nie siądę. Po mojej mamie to mam. Moja mama też jest taka, że jakby czy ma gości, czy są święta, ona ma, jej krzesło jest najbliżej kuchni i trup, wszystkiego. Trup. I jest cały czas, czy wszyscy są zadowoleni, co mogę zrobić więcej, żebyście się cieszyli. Ale wiesz, ja wektor dokładnie, widzisz, ale to jest wektor myślenia dobrze o drugim człowieku. Tak. I teraz jak ona ma wektor, że czy wszystkim potem, wiesz, kawa smakuje, a ty będziesz miał, czy wszyscy chodzą w dobrych butach, ty będziesz miał, czy wszyscy czują dobry vibe słuchając tej muzy, tak? Tak jest. No to po prostu to są podstawy, no. No, jeżeli jest... wychodzimy, że stado jest najważniejsze i wspólnota. No. Tylko takie, które chce. Bo wiesz, drugie jest taki nasz, że nieraz wiesz, zarzut, o, czy to jest dla... Wszyscy będą albo... Ja, wiesz, my nie jesteśmy dla wszystkich. No, proszę bardzo, to jest alternatywa. Chcecie, zapraszamy. Nie chcecie, to nie jest przymus, tak? Więc wydaje mi się, że to jest. A z drugiej strony to świadectwo, jak załóżmy, siedzisz na takiej imprezie i widzisz tą osobę, która tak po prostu, wiesz, próbuje i robi to z wdziękiem, nikt jej nie kazał, tylko ona w tym się rozpływa, no ty powiesz, wracasz do tego domu i już tak, patrz Jureczku, no może my też tak byśmy zrobili, tą kawę podali. I próbujesz jakoś na następnej swojej imprezie podobnie tą kawę podać, tak? No tak. No bo gdzie ty masz się tego nauczyć, jak no z pasji coś robić? No gdzie ty masz się tego nauczyć? Jak cały czas dostajesz tylko, wiesz, tu kup, tu 99, tu promocja, w ogóle nie ma znaczenia, jakie to wszystko jest. To prawda. Ta, wiesz, w Tulum 17 raz, ty mówisz, no ja nie mam na, wiesz, na wakacje. Tak. Jurek, dlaczego ty tak nie pracujesz jak tamte, no? I zaczyna się jakaś taka, wiesz, krzyżówka po prostu roszczeń. Tak, to prawda. I to jest jakby, wydaje mi się, droga donikąd, więc ja, wiesz, ja wierzę bardzo w to, trochę wam wrzucę teraz, wiesz, no jak nie artyści mają zmieniać świat, to kto? No jak najbardziej, no jak najbardziej. Trochę w tych czasach też mam wrażenie jest mniej tego od artystów, tego buntu, który przebijał się przez lata, chociaż coś tam się zaczyna przejawiać. Ale to jest, wiesz, i znowu będzie, bo będzie taki moment, kiedy będą artyści w prawdzie, a potem stanie się to modne być w tej prawdzie. No to prawda, no trochę tak. I będzie dokładnie, mi tu! I on tam wróci z tego Tulum i powie, ja też, teraz ja też jestem minimalistą, tak, emocjonalnym. To będzie taki moment, kiedy, wiesz, kiedy myślę, że tutaj będą ludzie musieli zrozumieć i zobaczyć, ale myślę, że to już się nauczą, ci pierwsi się nauczą, nie? A ilu miałeś przyjaciół kiedyś, twoim zdaniem, a ilu masz dzisiaj? Przyjaciół. Drake na ostatniej płycie nawet zaśpiewał I've been losing friends and finding peace. And that's honestly, this sounds like a fair trade to me. Że faktycznie kiedyś człowiek tak bardzo chciał mieć jak najwięcej znajomych i dużo. I teraz też ich mam dużo, ale na pewno przyjaciół mam, znajomych mam masę, wiadomo, ale przyjaciół też staram się mieć staram się pracować z nimi. Ja jestem też gościem, który często weźmie na siebie jakieś niesmaki w ekipie albo wśród przyjaciół, żeby właśnie dać przykład tego, że halo, come on, wyciągajmy do siebie rękę, gadajmy, żebyśmy nie pod dywanik nie zakupywali, bo im więcej tam jest badziewia, tym trudniej będzie nam się przyjaźnić w przyszłości. Potkniemy się o to i się rozstaniemy. Czy jak żony z Hollywood to przepracowywać, nie? Na pewno relacja moja z przyjaciółmi i z ludźmi przez lata się zmieniała, ale mam wrażenie, że teraz jestem w stanie zdefiniować paru takich przyjaciół, których mam i się cieszę. Natomiast jest to też po prostu praca często nad przyjaźnią. Tak jak nad miłością, tam nad wieloma innymi rzeczami. Warto po prostu mieć takie narzędzia, że trzeba rozmawiać, że trzeba prawdę, szczerze i jak najszybciej bezpośrednio docierać do sedna różnych problemów. Tylko, że no, nie każdy to umie i ja nie wiem, skąd u mnie się to wzięło. Może mam jakieś pedagogiczne po mojej mamie. Za długo w Stanach siedziałeś. Amerykanie potrafią mówić o emocjach, prawda? Wiesz co, no... Bardziej chyba niż na Polacy. Na pewno są bardziej otwarci wszyscy na Zachodzie i ten pierwszy kontakt zwłaszcza jest taki, jest prostszy, wiesz, jest zawsze zapytanie, czy wszystko okej, okay, a ty co, a jak. Jakby to jest takie trochę naturalne tam. Tam idziesz do baru, ja wiesz, jak w Stanach, ja byłem w liceum w Stanach, skończyłem liceum w stanie Nowy Jork, ale też byłem później sobie na
co się też wiązało trochę z przerwą afro, bo po prostu zrozumiałem, że chciałbym jeszcze podgonić inne marzenia. Moim dużym marzeniem było, żeby pójść do szkoły filmowej w Stanach i potem popróbować może się pojawić w jakichś filmach i przeżyć takie przygody jeszcze w życiu. To jak mieszkałem w Nowym Jorku sam zupełnie, to wiesz, idziesz na przykład, umówiony byłem na spotkanie z jakąś panią od wynajmu mieszkania i ona się spóźniała tam z 30 minut i stałem przed jakimś barem. I nagle wychodzi z tego baru chłop i mówi mi: ej, widzę, że tu stoisz już 30 minut, czy wszystko jest okej u ciebie? Jakby mógł coś ci pomóc, podpowiedzieć, gdzie macie coś, no wiesz, bo kawę widzę, podać? Stoisz. I ja tak mówię, kurde, ale jakby kto by ze sklepu wyszedł jakby w Polsce jakby i mi zapytał, czy wszystko na pewno dobrze, bo stoję tutaj 30 minut. Więc jakby to są takie, wiesz, rzeczy, które na pewno otwierają ci baniak, że można w ten sposób w ogóle podchodzić do obcego człowieka sobie, nie? No ale ja na przykład zacząłem mówić obcym ludziom dzień dobry i ludzie na początku patrzyli, jakbym, wiesz, jakbym kasę chciał pożyczyć, nie? No tak, ja to też robię notorycznie u siebie na osiedlu od wielu lat, że wręcz tak ofensywnie robię to dzień dobry, najpierw normalnie, a potem jeszcze jak ktoś nie odpowie, to powtarzam jeszcze dzień dobry, żeby ta osoba się w ogóle tak właśnie trochę zreflektowała. Że wcale nie odpowiedziała, ale też oczywiście są różne momenty u różnych ludzi w życiach i każdy może mieć gorszy dzień, to też trzeba pamiętać o tym, ale jak najbardziej w Stanach jest coś takiego. Oczywiście mówi się o tym, że potem ta głębsza relacja jest gorsza, bo tam jest często też dużo tej maski, o którym trochę gadamy, ale wydaje mi się, że ta maska to też jest po prostu na jakichś takich wyższych szczeblach, tam jak chcesz coś załatwić, jak chcesz coś zrobić, ale takie pierwsze te podejście ludzkie do siebie to jest troszeczkę bardziej otwarte. No ale bo też znowu bierze się to z tego, że oni z tolerancją już mają inną historię, no i też kultury, które tam żyją. Ale ostatnio też co? Problemik nawet u nich. Oczywiście, że problem jest i u nich. Nagle demokraci i republikanie, jak jesteś taki, to dostałeś stempel. Opór jesteś taki, kosa dostałeś jest. Stempel, no nie? Ale to znowu wygenerował trochę niestety ten internet... ostatnimi laty, tak, no niestety, no to o tym powinno się dudnić wszędzie jakby bardzo mocno. Ale kto ma to robić, widzisz? No, nikomu to jest nie na rękę. Nikomu to jest nie na rękę, bo nikt na tym nie zarabia, no to jest pętla taka, w której jest świat, wiesz, teraz, jak taki my nie bałagan. Wyjdziemy, tak, i nie będzie join the movement, no to się nie zmieni. No tak. Trzeba po prostu odrąbać ich od kasy. Jak ich odrąbiemy od nas, czyli od kasy, a oni nas traktują jak dokładnie wallet. Jezu, ty musisz z ochroniarzami chodzić, chłopie. No, co ci mam powiedzieć, no jest. Ale wiesz co, to też jest fajne, że oni tego nie skumają. Naprawdę, to jest jak oni to skumają, to będzie za późno. Tak bo mi się już wydaje. Myślisz, że będzie ruch po prostu tak, i po nie prostu ma znaczenia, kto oni temu się wtedy lideruje. Przyłączą i powiedzą, a no to fajne w sumie. Wiesz, to jest tak, że Sasha Nazudow napisała tą książkę o Surveillance Capitalism, że dokładnie to idzie, że ta nowa ekonomia społeczna musi się zmienić, bo po prostu w przyszłości będzie dużo więcej maszyn produkowało rzeczy, tak, które dzisiaj jasne, produkują ludzie. Jasne, pracy ludzie nie będą mieli w pracy. Fabrykach. Więc ta ekonomia musi się zmienić. Więc oczywiście. Walutą nie będzie tylko pieniądz, bo ta praca nie będzie tyle warta sama w sobie. Ale już ten serwis może będzie wart, ten uśmiech będzie, wiesz, no na pewno rzeczy będą warte, cechy ludzkie, których nie jest na razie w stanie przyjąć AI, będą bardzo doceniane. I wyceniane. Czyli empatia, serce, tak. To są rzeczy, wiesz. Ja sobie zrobiłem awatara, widziałeś, no gadam w 50 językach, no i co? Tylko jemu trzeba ciągle coś wpisać, nie? Co on ma mówić? On nie wymyśli. I to jest ten moment, kiedy, wiesz, kiedy ten ekspres tej historii kawy też nie opowie. Ta butelka wina ci nie opowie o tym, jak to... Znaczy tej pasji nie wyczujesz, mam wrażenie. No właśnie. To już byłoby z drugiej strony. Myślę, że jest AI jakiś... zaraz taki będzie, że myślę, już nie rozróżni. AI rzuciłbym, nie wiem, 100 hitów z ostatnich 10 lat. On by zrobił, jakie były najczęstsze słowa, jaki nie, był, wiesz, no rytm. Już takie powstawały, tak. Wiesz, jaki był beat, tam. Żeby było ten... I myślę, jasne. Żebyśmy mogli tam wyprodukuj 100. Ale hita zrobisz w ten sposób. Po prostu piosenkę, która będzie latała w tle w radiu, to myślę, że AI może easy już wygenerować na pewno. Bo to żadna filozofia, to każdy muzyk wie o tym, że jakby jest parę pochodów harmonicznych, na których jak zaśpiewasz prostą melodię, to wpada w ucho i koniec gadki. I pytanie jest po prostu, czy się na to godzisz, czy idziesz w tym kierunku jako artysta, czy nie. I to też jest taka dyskusja. Pytanie, kto jest teraz artystą w świecie muzyki. No właśnie, no bo teraz przychodzi czym jest artyzm jakby, czy... Jureczku, wiesz... tu mamy dwie płyty zabukowane, ma się sprzedać, a jak nie, to więc ty tak wiesz, to gdzie się ten artyzm kończy, nie? No, albo a ty akurat nie masz zaczyna, weny, tak nie? Też, albo gdzie się zaczyna, no. Pytanie, czy właśnie robisz muzykę, żeby być jak naj... szerzej
widzianym, czy po prostu wiesz, to mi się wydaje, że kiedyś, z głodu tak jak... serca po prostu zrobienia, stworzenia czegoś, wiesz. No właśnie, no to jest, wiesz, jak ja słucham tych starszych różnych i polskich, i zagranicznych twórców, to mam takie wrażenie, że ci ludzie totalnie wiedzą, o czym śpiewają. Bo to przeżyli, oni naprawdę wiedzą, o czym śpiewają. A teraz to jest taka, wiesz, taka odśpiewanka, która po prostu nie ma żadnego... Znaczy jest oczywiście cała masa wspaniałych artystów cały czas na świecie i jest też trochę, cieszę się, bo jest ruch soulowo, R&B-owy trochę, który właśnie przywraca groove, przywraca trochę takie Anderson .Paak i jakieś Jungle i parę takich projektów, które stają się, znaczy idą taką drogą właśnie bardzo muzyczną, jak za starych lat i że jest to jakość i jest zaawansowany muzykalizm jakby i wszystko. Natomiast i łapią też zasięg, więc się cieszę bo po prostu przez ostatnie parę lat, że jest takie wiesz, odbicie się od tego orania hitów tylko, bo był taki moment parę lat temu, że po prostu już wszędzie, jest to cały czas i w mainstreamie jakby cały czas jest mielonka maszyna taka do robienia tych hitów w radiu, ale znowu, że jednak my ludzie, publika chcemy trochę tej prawdziwej muzyki i takich artystów. Tej wrażliwości. Tej wrażliwości i przeżywać rzeczy, bo faktycznie coś w nas jest. Wiesz, jakby musimy sobie jakby uświadomić, trzeba o tym też głośno mówić, że muzyka i taniec to są rzeczy, które są z nami od kiedy istniejemy jako istoty na tej planecie. I jeszcze nie umieliśmy dobrze gadać, a już waliliśmy przy ognisku bębenki jakieś albo w kamienie i se tam tańcowaliśmy. Więc to jest coś magicznego, co jest dużą częścią nas. I bardzo trzeba walczyć i o muzykę, i o taniec. Ja uważam, że gdybyśmy wszyscy tańczyli troszeczkę więcej, to byłby ten świat dużo lepszy i byśmy byli lepsi dla siebie. Rozładowalibyśmy ten spięcie dupy. Jest to też swego rodzaju magiczne połączenie człowieka, naszej duszy z muzyką i poprzez taniec jakby wkomponowujemy się, jakby łapiemy wspólną wibrację z muzyką, jakąś częstotliwość, wchodzimy na jakiś taki level częstotliwości, który powoduje w nas, że generuje się w nas jakaś swego rodzaju miłość, radość, jakaś celebracja po prostu życia i moim zdaniem troszeczkę... Dlatego w Brazylii, w Hiszpanii tego. Wszyscy są szczęśliwi, jak oni, wiesz, no tańczą tak, na ulicach, no. Jakby nic nie mają, są uśmiechnięci. Szczęśliwsi, tak jest. No. I trzeba to też z tym dudnić. To jest taka moja misja, że muzyka i taniec na pewno trzeba bardziej je szanować. I uświadomić sobie, że one są ważniejsze niż nam się wszystkim wydaje. I one są mega ważne, co powiedziałeś, tylko że jak to jest pytanie, to nie jest problem, żeby nie odrobić, bez ale. Jak odpakowywać to ludziom, żeby oni chcieli szczerze tańczyć, tak? Bo wychodzi taki, wiesz, załóżmy, ja Polak, ja powiem na sobie, ja Polak, tak? I ja się wstydzę, ja nie umiem tańczyć. Ja się nie będę ruszał, bo oni pomyślą, że jestem idiotą. No tak. Tak? No. Ruszam się jak węglem. No ale to się już bierze z takich tematów, że zaczyna... jakby się przejmujesz. Dobra, to nie będę. No właśnie, więc jakby zaczyna się od tej podstawówki, że wiesz, stoją wszyscy pod tą ścianą zamiast po prostu tańczyć. Trzeba to robić po prostu przykładem. Chyba po prostu samemu na sobie. Czy jeden się wygłupi, pójdę za nim inny. Do what you preach. Pokaż mi, jak tańczysz, jak zamykasz oczy przed ludźmi i masz wszystko gdzieś, jakby co ktoś sobie myśli. Pokaż mi, jak kolejne osoby się dołączają, jak to robisz. I pokaż mi nagle 150 osób, które to robi, jest totalnie zajaranych i nagle oni nie jakby nie... Jeżeli ktoś nowy przychodzi, to się nie czuje w ogóle wyobcowany. Wiesz, nie ma nic piękniejszego niż imprezy. Ja trochę wychodzę też ze środowiska tanecznego. Mój ojciec był 4-krotnym mistrzem Polski w tańcach towarzyskich. I sam tańczyłem i tańce towarzyskie, i tańce jakieś hip-hop i tak dalej. I imprezy taneczne, czyli jakby imprezy, gdzie jest, nie wiem, duży procent tancerzy na imprezie, są cudowne po prostu. I wszyscy, którzy nie tańczą, nagle kurde tańczą. Bo właśnie się czują w tym środowisku nieoceniani, a wręcz propsowani. W sensie, że dawaj, nie ma znaczenia, jakby wiesz, puść, daj, poczuj się z muzyką jednością. Daj swojemu ciału i swojej duszy po prostu polatać w tym, co słyszysz i jak to czujesz, bez znaczenia, czy robisz to dobrze, czy niedobrze. No ale właśnie widzisz, to jest tak, że ja lansuję teraz taką metodę, że trzeba zacząć od tych swoich małych znajomych, no bo jeśli ty masz, wiesz, w tym swoim małym statku znajomych taką obawę. Zawsze trzeba zacząć każdą chyba swoją ideę. No właśnie, no więc to wiesz, no to jak ty masz ją przekuć, jak wszyscy pozują, no więc no posing i po prostu zaczynasz, wiesz, dokładnie robić to, co mówisz ludziom, żeby robili, ale zaczynasz to od siebie, oni patrzą, że da się i
że nawet jak ktoś powiedział, że jesteś idiotą, trudno jakoś tak nie spływa to po tobie i po prostu robisz dalej. I czy to będzie śpiewanie, czy tańczenie, czy dowolne, czy emocje, no to po prostu od tego trzeba zacząć, nie? Po prostu zredefiniować ten nasz poziom szczęścia, a z drugiej strony, wiesz, ja też powiedziałem oficjalnie chyba w Plejadzie, że tam jest nawet taki tytuł, że marzę o tym, aby dożyć czasów, mam nadzieję, że to nie będzie długo, że celebrytami staną się osoby, które po prostu są znane z czegoś, a nie, że są znane. I jeśli teraz, wiesz, lekko, w cudzysłowie, ten ostracyzm poszedłby w tą stronę, że jednak no, musisz coś sobą reprezentować, tak? A nie po prostu być. No to jest ostatni moment, żeby ratować świat, żeby tak się wydarzyło, bo przez to, że właśnie nie było przez ostatnie lata takich wzorców i takich słów wypowiadanych tak bardzo, no to ten świat został właśnie puszczony sobie samowolnie, masowy i teraz młode pokolenia dzieciaków rosną na nowych autorytetach, które dokładnie mówią odwrotnie. I to wiesz, jest ja bym nie miał problemu bo mamy całe pokolenie, które wyrasta na tym. I teraz im jakby wytłumaczyć, że wszystko, co właśnie od małego się dowiedzieliście przez internet i swoich twórców, którzy jakby hajs, sukcesy, dymy, jakby żeby tylko okręcić coraz bardziej, że to jest jakby przykład, będzie nam ciężko bardzo. Nie, dlatego my będziemy pokolenie. Tylko, wiesz, ewolucja, nie rewolucja. Mm. Ja uważam, że wiesz, ja mam czwórkę dzieci i dokładnie jest opcja taka, że jak oni zobaczą nowych twórców, którzy są fajni, pozytywnie uśmiechnięci, a tamci starzy są, wiesz, zblazowane i, wiesz, śpiewają, nie wiem, jakby byli przed czwartą próbą samobójczą albo po nieudanej pierwszej, no to po prostu ci ludzie w pewnym momencie mają wtedy wybór. Dzisiaj ci młodzi ludzie mają mały wybór. To jest problem. Że mają mały wybór i że ten mainstream pokazuje ten nihilizm albo ten taki, wiesz, no tak, no bo też znowu jak oni... fake world jako benchmark do tego, co jest sukcesem i szczęściem. No bo wiesz, na tubie jest na przykład ten trending, nie? Czyli na przykład jak chcesz sobie wyjść poza swój algorytm tego, co oglądasz i chcesz zobaczyć, a co teraz się na świecie ciekawego dzieje, no to klikasz trending. No i tam są tylko najbardziej wyświetlane przez ostatnie dni rzeczy. No i tam, jak sobie wejdziesz, no to jest naprawdę 1 na 10 kontentów jest okej. Okay. Wiesz, reszta to jest mielonka taka, więc każdy, kto chce coś znaleźć nowego i ci młodzi jakby idą i szukają z tego. I to jest taka, kurde, pętla, która jest straszna, nie? Tak, tak, jak wiesz, jak tam próbowałem wyjść z tego i tam wpisałem sobie jakąś, wiesz, francuską komedię albo włoski dokument, to powiem ci, że tam mieliło, jakbym był, wiesz, pierwszy w tym roku, który to wpisał. A jest bardzo dużo fajnego kontentu, tylko teraz ciężej go znaleźć. No bo jak dokładnie, szybko wpakujesz w top 10, chcesz być na bieżąco, no bo znowu pójdziesz do tych znajomych, no to widziałeś, no i co, nie widziałeś? Tak. No to wiesz, no to musisz zapakować te 10 filmów, musisz to machnąć w tydzień, bo w kolejnym tygodniu jest kolejne 10. No i nagle lecisz na tej samej fali, żeby przy tym stole mieć po prostu o czym gadać, a o czym gadasz? No o niczym, o tym, co odtwarzasz. Wiesz, że zrobili takie badania, że podobno te wszystkie gazetki typu Super Express, czy jakieś takie, wiesz, nazwijmy to szybkie tabloidy, tam jest tak content przygotowywany, żeby taka osoba, która idzie to i rano bierze, miała o czym codziennie rozmawiać. Tam jest porcja rozmowy na dzień. Trochę polityki, trochę seksu, trochę pogody, trochę rozrywki, ploteczek. Trochę ploteczek. A ty widziałeś, a ty słyszałeś, a ty Duda, a ten... A... I ten gość przez dzień ma porcję, on jest teoretycznie... Nie dyskutuje się tam z nimi. Żadnej własnej myśli, ale on ma poczucie dyskusji. No tak. I tak samo jest, wiesz, i tak samo jest z każdym innym portalem. Dlatego nasz, na przykład YouScript Life, na YouScript Life'ie będziesz miał content, który będzie miał cię pobudzać do czegoś. Pobudzać do czegoś. Inspirować. Okej. To nie będzie odtwarzanie kolejnego serialu, tylko to będzie, wiesz, to będą twórcy, którzy będą tak wybierani, aby cię do czegoś pobudzić. Chcę robić muzę. Wojtek zrobi warsztaty, byś zrobił warsztaty, jak się robi dobrą muzę. I jestem z tobą 12 godzin, 6 godzin, spędzam z tobą tydzień, tak? A ty mi w studiu pokazujesz, zobaczcie, to jest dobra muza, to jest niedobra. Dobra ta jest dlatego, bo ma takie warstwy i tak dalej. Ja mówię technicznie, znaczy, taki, tak, wiesz. Tak, bo to taki... też trzeba uważać z tym, co jest dobre, co niedobre, ale warto rozdzielić, według mnie, co jest... Tak? Zawsze mogę według mnie, ale też... Co jest zaawansowane bardziej, powiedzmy, i muzycznie... Jak się składa te warstwy? Jak... I zaczynam ja przez tydzień, zaczynam poznawać to od tej strony takiej, powiedzmy, bardziej, jak to ładnie powiedzieć, no mam większy know-how na temat tego, co słyszę.
przez co słyszę więcej, jasne, bo więcej rozumiem. No to tak, jest ten nasz awake, tak? No tak, no bo więc, zupełnie inaczej więc patrzysz ja zaczynam, na film, jak zaczynasz studiować film. No właśnie. Zupełnie inaczej patrzysz na muzykę, jak ale wiesz, zobacz, co się dzieje. Słuchasz werbla, oddzielnie słuchasz tego, a no ale zobacz, co się dzieje. I to jest to awake. Więc ty się zaczynasz być bardziej świadomy. Jak się zaczynasz być bardziej świadomy, to zaczynasz trochę inaczej wymagać. Zaczynasz trochę wszystko innych rzeczy słuchać. Wszystko i kroczek i po kroczku. Rozumiesz, że disco polo jest prostą muzyką, a ja nie mam, wiesz, problemu z tym, że na przykład ktoś słucha disco polo, bo dlaczego miałbym mieć? Ale nie róbmy ze świni konia. Ja jestem fanem tego, bo ja gadam od to 20 lat. Ja byłem na N-weselach. Uważam, że po czwartej lufie nie ma lepszej muzyki w Polsce na świecie niż disco polo, ja tak? Rozumiem. Ciężko ja byłoby nam się bawić do Czajkowskiego pewnie o drugiej w nocy, nie, no jasne, ale to nie znaczy, nie problemu, żeby że słuchać tak tego może od rana do wieczora, prawda? Albo żeby tłumaczyć, że to jest jakby... No to, po prostu. To jest dyskusyjne, no, to jest trudne do powiedzenia, żeby też nie obrazić, albo nie żeby ktoś źle nie zrozumiał. Bo każdy ma prawo posłuchać tej muzyki, każdy ma prawo się do niej dobrze bawić. Ona jest na innych moment w życiu, po prostu. Jazz jest na inny, symfonia jest na inny, disco polo jest na inny, opera jest na inny, pop jest na inny, tak jak człowiek. Ale jak będziesz miał, tak jak powiedziałeś, świadomość większą a propos tego, to ty rozumiesz, jak to konsumujesz. Tak, to rozumiesz, co konsumujesz, dokładnie tak. Tak jak człowiek, no... Tak jak jedzenie masz i masz spis i że tu masz cały syf badziew jakby, albo jakieś proste rzeczy, a tu masz wielce jakościowe, zadbane produkty. I jakby, ale to jest dobre porównanie, ale nie jesz codziennie jednej potrawy. Nie, nie. I tak samo jest z muzyką, czy z filmem, czy z dowolną inną rzeczą. Oczywiście, my jako ludzie codziennie, czy co miesiąc, czy co tydzień się zmieniamy i mamy w ciągu dnia różne momenty, różne nastroje na różne historie i to jest zestaw, dokładnie, który możemy sobie po prostu brać jak chcemy, w różnych proporcjach, tak? Tak jest, tylko nie zaburzajmy tego rozumowania właśnie jakości i tak dalej, no bo to się troszeczkę gdzieś tam ostatnimi czasy zrobiło, mam wrażenie. Dzień, no że bo ludzie zasięg nie są w stanie rozróżnić, jakby, że coś jest średnie jakościowo, muzycznie na przykład. Tego, nie? Bo ale skąd nie słuchają mają, tego lepszego ale, za bardzo. Skąd bo mają zrozumieć, no skoro... Wiem. A gdzie jest definicja? A gdzie jest muzyka w szkole w ogóle, jakaś rozumiesz? W edukacji porządnie. Żebyś ty mógł postawić jakieś lepsze, gorsze, większe, mniejsze, więcej plusów, minusów, to musi być jakaś definicja. Mm. Jak nam zabrano definicję, No tak. To do czego ty masz się odnieść? No co tak, to znaczy tak lepsza, prawda? Tak jest. Wiesz, tak z dziewczynami. Co to znaczy ładniejsza? No tak, czy też właśnie to tak, bo no prosta to... muzyka też nie jest gorsza, no, tylko wiesz, chodzi o to, żeby umieć zobaczyć, że ona jest na przykład prostsza i co to znaczy zrobiona, lepszy człowiek? Mniej zaawansowana na przykład, ale to nie znaczy, że jest gorsza. Ona jest inna, nie? Jest inna, tak. I to tak samo jest, wiesz, i tak jest ze wszystkim. I jak my z jednej strony wrócimy do tego, żeby jednak więcej tej wiedzy pakować ludziom w głowę, bo wtedy wrócą ci twórcy i będzie ta profesor muzyki, do której ty powiesz tak i to będzie, jak pani, ja pamiętam do tej pory, jak mówiła w podstawówce i mnie tam złapała za rękaw i jakby tłumaczyła mi, jak się na akordeonie gra, to ja do tej pory to pamiętam. I mi by do głowy nie przyszło dyskutować z nią. A dzisiaj jest wolność artystyczna. No jest prawie performance. Czy ja mogę pójść, naprawdę pomalować dupę czerwoną farbą, odbić ją na murze i powiedzieć, że to jest mój performance. I to jest moja wolność artystyczna. No możesz. No mogę, nie? Możesz, może nawet byś to opierdzielił za jakieś grube pieniądze. No jak to no, dobrze, ale... dobrze jakby wokół tego zrobisz całą historię. Znaczy no, to jest dyskusyjne, no no rozumiesz, bo wszystko może być sztuką. No i teraz stoi 8 ale... osób i mówi tak, co autor miał na myśli, rozumiesz? To i pewnie zaczyna tematy być performance z performance'u, że ja mogę dokładnie zrobić taki performance, żeby... Coś tam jak było ostatnio, że ktoś sprzedał niewidzialną rzeźbę czy niewidzialny obraz za jakieś parędziesiąt tysięcy dolarów czy coś. Znasz ten dowcip o króliku i o wilku. Jak przyszedł wilk do królika i powiedział, stary, ja mam taką tutaj historię, że ty masz tutaj sklep spożywczy. Jak przyjdę i nie będziesz miał tego, co ja chcę, to ci po prostu, to cię zjem. No i przychodzi mi tam papaje z Nowej Gwinei. Proszę bardzo. Pomarańcze tam, obrotny wiesz, królik, jakieś coś tam. Dokładnie. No i przychodzi wilk i mówi, kurczę, muszę coś wymyślić takiego, bo wiesz, no nie zjem go w końcu, nie? I a propos tych wszystkich performance'ów, jak można dokładnie sprzedać rzeczy, których się nie da sprzedać. No i wilk mówi, poproszę 2 kilo nichuja. Ten królik bierze tego wilka za łapę, otwiera drzwi do takiej ciemnej piwnicy. Widzisz wilk coś? Nie. A co widzisz? Nichuja. To bierz 2 kilo dalej. Nie? I jeśli dzisiaj można sprzedać ludziom niewidzialną rzeźbę, obraz,
cokolwiek, to paradoks polega na tym, moim zdaniem, że to nie jest nawet złe, tak? Bo to jest to marzenie, możemy sobie wyobrazić, jest to jakaś tam umowa społeczna, że my akceptujemy to, bo coraz bardziej odrywamy się dokładnie od tego materializmu, takiego tych dóbr pierwszej potrzeby i zaczynamy jakby wyżej latać, bo nas na to stać. Tylko chodzi o to, żeby to po prostu coraz, jakby, żeby to miało jakieś podłoże, że ten jegomość, twórca tej niewidzialnej rzeźby, no on opowie ci to w taki sposób, co autor miał na myśli. I żeby to miało jakieś podstawy, jakiekolwiek, wiesz, psychologii, filozofii, no nie wiem, no jest miłość między nami, no nie ma jej, nie widać jej. Była jedna influencerka, sprzedała za bańkę miłość. A coś takiego, tam jakieś były takie rzeczy. Polska, tak, NFT influencerka, chyba, tak. Sprzedała tak, miłość. Mówi, ale jak można sprzedać uczucie? No i co jakieś, dalej? Mam to NFT. Ciekawe rzeczy. Kumasz, mam to NFT. Nie? Za banie kupiłem, tak? No. I co ja mogę teraz z tym zrobić? No, flexować się, że masz miłość jej za banie. Chyba tylko, no bo co? No właśnie, i tutaj staje przed nami ten NFT, to jest podpis elektroniczny, który też daje ci opcję taką, że teraz ty jak nagrasz płytę, to już nie będzie płyty. On już jest właścicielem jej miłości? Tak. Okej. Okay. Czyli ona nie może już się zakochać w nikim innym bez jego zgody? Formalnej? Niewolnictwo? Ma pana? No ale i okej. Okay. Miała takie życzenie, tak zrobiła, z większą lub mniejszą teraz, świadomością. Teraz ciekawe, czy ona prawnie faktycznie jakby ma z nim podpisane coś. Nie, no NFT jest kontrakt na blockchainie, NFT jest NFT, warunki kontraktu. Czyli jeżeli on zobaczy, że ona... On mógłby dochodzić do tego. Jeżeli on na przykład, ona by się zakochała w jakimś gościu i ten gość poszedł do niego, że ona go kocha, to jest, co, poszłaby sprawa do sądu a propos tego, jak tylko bardzo ona sądu, go kocha. A pani sędzina, która ma 50 lat, powiedziała tak, pojebało was wszystkich, wynocha. No, wiadomo. I może to byłby chyba, wiesz, moment na zdrowy rozsądek, nie? Może taki moment, wiesz, ale do takich paradoksów dochodzimy, że legislacja kompletnie nie nadąża za technologią. Hmm. Technologia sama w sobie jest tylko narzędziem do odbicia naszego mentalu. I z drugiej strony powstają piękne rzeczy, tak, w tym mentalu. Więc to też jakby eksperymentowanie też nie jest niczym złem, ale zawsze jest opcja taka, nawet w tym NFT, jakie ten ktoś będzie miał intencje. No tak. Jak on będzie miał dobre intencje, to zrobi super z tym, a jakby miał złe intencje, no to by to sprzedał, nie wiem, jakiemuś dyktatorowi i nagle ty musisz kochać tego dyktatora. Bo zapłacone, no nie możesz się wycofać z umowy, która jest podpisana, wiesz, na sztywno, nie? Więc to są takie ciekawe czasy, nie? No. Taki niby, wiesz, taki niby ruch, który, wiesz, myślisz sobie, wow, ale wykiwałem w ogóle nowe środowisko, wiesz, a za chwilę możesz się obudzić w super dramacie jakimś życiowym swoim, nie? No. Przy takim ruchu. Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, to jest duża odpowiedzialność, jak technologię wykorzystujemy i do jakich celów i kto i jakie są intencje. I paradoks polega na tym, że nie jesteś w stanie przewidzieć tych intencji. No nie jesteś w stanie, po prostu nie ma takiej możliwości i te wszystkie, a bo jak będzie, a czy wy nie pomyśleliście, a bo po prostu inaczej byśmy nie mieli rozwoju. No jakby dlatego wydaje mi się, że wiesz, ta nadzieja i wiara w drugiego człowieka musi być podstawą i dobrej emocji, no bo inaczej możemy po prostu nożem, wiesz, klasyka, smarujemy masło albo możemy kogoś dźgnąć, no i to nie jest winien nóż, tylko ten człowiek, który to robi, nie? No to co? Kończymy. Czy nie? No bardzo tak, miło, że... bardzo miło się o tym wszystkim rozmawia. Naprawdę, słuchaj, jestem... No my się tak tu będziemy wciągać, się tak wciągać, ja może sobie, wiesz, może nagrasz tą płytę już w tym metaversie naszym. Słuchaj, no możemy wszystko tu przedyskutować. Ja, wiesz, jestem w trakcie właśnie nagrywania, jakby pisania tekstów, bo już muzyki mam dużo porobionej. To jest kwestia też, jakby, wiesz, bo to ciągle jest takie, no to nagrasz nam muzykę w metaversie i ja tak myślę sobie, co to znaczy, bo nie wiem. Nie nam. Ja rozumiem. Tylko nam. Jasne, tylko jakby wiesz, jeszcze w tym wszystkim ja sobie muszę to wszystko poukładać. Co to ten metavers? W sensie ale wyobraź sobie, że metavers to jest po prostu stan umysłu. Tyle. Technologia jest tylko dodatkiem do tego. Metavers po naszemu to jest stan umysłu. Podpisałbyś to, załóżmy, płytę normalnie, klasycznie, załóżmy, ja się na tym w ogóle nie znam, ale szyję, więc jak coś to mnie prostu, nie wiem, z wytwórnią no, XYZ. W tych czasach to bardzo różnie można robić, ale okej, okay. Tak? Stary scenariusz był taki, że się podpisywało. A teraz byś podpisał z ludźmi, którzy kupią twoją płytę. That's it. Nic się nie zmienia. Zasięg międzynarodowy, a nie lokalny.
bo ludzie na całym świecie mający ten mental i to słowo, ten bas, który nas łączy po prostu, to ma być ten hashtag. To jest trochę hashtag tego myślenia, jaki chcesz proponować. I te metawersy będą bardzo różne. To jest hit, jak usłyszysz, kurde, niektóre rzeczy, które mam i zobaczysz jakby tam w utworach, jakie są... Teksty? Teksty już, które po prostu tak pasują pod tą całą wizję, że to jest niemożliwe. Ja, uwierz mi, ja mam po prostu, jak są takie rzeczy mówią, ja mam zawsze ciarę. No tak, no bo wiesz, to moment, ja to wierzę, że ten wszechświat tam czasami wie, co robi, wiesz, tak, dobra, teraz tu trzeba połączyć tych, żeby to się działo. I wyobraź sobie, że jaki jest blow. Jak by zareagował rynek muzyczny, jak Wojtek nagrał pierwszą płytę w metaversie? Tak. A co to jest metaverse? Ja myślę, no, a dlaczego on to nagrał? A dlaczego nie my nie nagraliśmy do menadżera? Jurek, dlaczego to nie ja nagrałem, prawda? Tak. A dalej oni nawet nie wiedzą jakby w ogóle, wiesz, bo w tej zawiści, w tej takiej tutaj, wiesz, tej małej tej kałuży po prostu nie są w stanie wyjść za ten swój ogląd. Niektórzy mają światopogląd, tak? No ale to nie nasza wina, że oni mają taki. I dopóki ty, ktoś tego nie zrobisz, ten przykład, tak jak powiedziałeś, ten przykład, to musi być ten przykład. No dlatego tak. Ja tu siedzę, ja mam 40 lat, Wojtek. Jakby mi powiedział ktoś 2 lata temu, że ja tu będę siedział w bluzie i gadał z tobą o takich rzeczach, to bym powiedział, chyba was pogięło. Ale ja sobie zdałem sprawę, że jak ja nie zacznę tego robić, jak ja nie wejdę w ten mental młodszych ludzi, w tą nową rzeczywistość, nie technologiczną, tylko mentalną. Za krypto możesz kupić X i możesz kupić Y. NFT możesz zrobić takie, możesz zrobić siakie. Możesz zrobić super fajne, a możesz zrobić pełne gówno. To jest your choice. Ale jak popatrzyłem na ten rynek, to w tym technologicznym świecie jest bardzo mało wartości. Bo ci fajni, mądrzy ludzie mówią tak, my nie będziemy walczyć z tą głupotą, my sobie kupimy tu farmę gdzieś, wiesz, pod gdzieś tam, spokojnie sobie spotkamy się z paroma znajomymi, my nie będziemy szli na wojnę z tym debilizmem. No więc więc ten człowiek potem, no co masz wybrać, jak zostajesz tylko... No wiadomo. 800 programów, takie... nie jesteś w stanie oglądać nic, nie? Odpuszczenie, no i tak. No. A z drugiej strony wydaje mi się, że wiesz, wyobraź sobie, że jak my sobie zrobimy z tego fajną zabawę i ty będziesz tym świadectwem i dasz i pokażesz, jak to się robi, i robisz te warsztaty, tak jak Doda zrobiła i teraz po kolei ci ludzie robią, to jest ten metavers, tak? Czyli umowa społeczna i zupełnie inny mental. Promocja jest, wiesz, tak jak wiesz, widziałeś gość, w Arabii Saudyjskiej będzie promował twoją płytę, tak? I w Chinach ten gość w bluzie po arabsku albo po włosku i on to powie, słuchajcie, to jest pierwsza i dostajesz 8 milionów zasięgu na całym świecie. Albo wiesz, normalnie byłoby promocja, plakacik i tam, nie wiem, dżingielek przed śniadaniówką, nie? No wiadomo. Po prostu narzędzia się zmieniają i mental się zmienia. I mi się wydaje, że taka, wiesz, klasyczna telewizja, jak teraz patrzę, zawsze będzie istnieć tak jak prasa drukowana, ale to jest już... No, to naprawdę się zmieniało bardzo, tak. To naprawdę jest problem. I teraz wyobraź sobie, że w YouTube Life'ie to ty tworzysz swój kanał. To ty jesteś telewizją, ty jesteś twórcą kontentu, ale jesteś też akcjonariuszem, więc nie pracujesz dla nikogo. I wyobraź sobie, że nie ma reklamodawców. Bo jak nie ma reklamodawców? To gdzie oni są? No, wiesz. No tak. Jeśli ty, umowa, nasze marzenie jest takie, jeśli firma społeczna, ta nasza pierwsza, zapoczątkuje to, że jeśli będzie kolejna firma fonograficzna albo kolejna firma jakakolwiek, coś nam się technika siada, albo będzie jakakolwiek nowa firma, która powstaje, to ona musi mieć w swoim standardzie ten aspekt społeczny, tego społecznego cashbacku, żebyś ty stawał się współakcjonariuszem. Po prostu, żeby ci nie golić z tej marży. I that's it. No tak. I teraz ty jako klient masz wybór. Kupujesz przez 20 lat. W pierwszym przypadku nic nie dostałeś oprócz produktu, a w drugim przypadku ten nowoczesny cashback jesteś akcjonariuszem 20 firm, które najczęściej używasz. Coca-Coli, Jacka Danielsa i paru innych jeszcze, wiesz, historii. Ale jak ja bym, słuchaj, dostawał cashback za każdego drina Jacka, którego bym pił od 20 lat. Panie. Stary. Stary. Ale ja bym żadnego innego drinka nie chciał pić, bo to jest moja firma, tak? No tak. Ja bym wiedział wszystko. I to jest po prostu cały myk, nie? No to nie jest jakieś chyba strasznie, wiesz, skomplikowane, nie? No nie. No ciekawie to wszystko brzmi. Dalej mówisz, tylko trochę do innych ludzi, trochę inaczej.
Ja zobacz, mamy na TikToku ileś, nie wiem ile nas obserwuje osób. Ile nas obserwuje osób na TikToku? 8, 9 tysięcy, mamy z 9 milionów odsłon, tak? Mhm. I ci ludzie myślę, że czekają, kiedy ja im zacznę coś sprzedawać. No a tu nie będzie czegoś takiego, tylko robimy coś nowego, bo wykorzystujemy te narzędzia do tego, żeby po prostu w tym świecie dzisiaj z kosmo, jakby no kosmo, no jak dotrzeć dzisiaj do gościa, który siedzi w Dubaju, albo w Chinach, albo w Australii, no tak, i ma taki mindset wcześniej jak my. Myślałeś, że przez internet, ale potem... Ale co to znaczy przez internet? No dokładnie, ale... Bo internet to jest tylko, wiesz, jakby... No... Tak, ale bo wcześniej, na samym początku, to myślałeś sobie, że po prostu tak jak każdy wrzucasz i ktoś tam może do tego dotrzeć, a teraz to już jakby... No nie masz szans. No nie masz szans. No jakby po pierwsze było algorytmy, po drugie było jest też tej masy tyle, wiesz, to codziennie na Spotify codziennie jest wygrywanych 40 tysięcy nowych utworów, nie? Zobacz, to weź przebij się na świat, nie? Jak przy takiej ilości. Każdego dnia 40 tysięcy utworów, nie? Tak jest, taka jest podaż? Taką liczbę mi podał mój przyjaciel, który tak pracuje w Sony i że tyle muzyki się dzieje i tyle twórców jakby, wiesz, wgrywa muzę nową, co każdego dnia. Amazing. No ale widzisz, to jest, my wracamy do tego Think Different i nasza płyta będzie pierwsza w metaversie. A dlaczego? No, proszę bardzo, walczymy może, coś takiego możemy zrobić. Brzmi to bardzo ciekawie wszystko, no, na pewno. Kończymy. A zwłaszcza po prostu jest, wiesz, wizja jest dobra. I pogrywa się to z tym, co ja czuję i myślę. Najwyżej się nie uda, nie? Najwyżej się nie uda, no ale warto. Ja też jestem gościem, który jest takim właśnie, wiesz, mam tą misjonarską akcję w sobie trochę. Zależy mi na świecie, na ludziach i chciałbym, żeby nam było wszystkim lepiej. Nie kończymy, przerywamy. Widzimy się za jakiś niedługi czas. Tak jest. Miłego reszty części dnia. Nie wiem, czy oglądacie w dzień, czy w nocy. No. Wszystkiego dobrego. Dzięki za rozmowę bardzo.